Iza Szczecio po popłędniu na zegarek wybiła czas przywitać się z wami w programie radia Na Góralską Nutę. Przy mikrofonie Wojciech Dorula Gadową. Witajcie, dzień dobry Państwu i niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziś o 16 lipca roku pańskiego 2023. Radio Na Góralską Nutę zaraz po programie Radia Związku Podhalan. Ze stacji WUR 1490 AM w każdą niedzielę od godziny 3 po południu do godziny 4.30, a w internecie Wojciech Dorula Radio dużo, dużo dłużej. Hej, jakosta, piknikowo znowu dzisiaj, my zaś po pięknym weselu w rodzinie, a tak poza tym, ksiądz Maciej Ścibor zaraz z Ludźmierza, Jurek Jurecki z Podhala, na saflarzańskie posiady w plenerze będziemy was zapraszać, dzioł Waluś będzie w studiu Radia na Góralską Nutę, a się Jobek tam ogólnik, ho, i co ta jest, co wam powiem, będziemy wstępnie zapraszać na 10. poroniańskie lato w Chicago. Będziemy dzisiaj wspominać o wielu gościach, co odwiedzili radio Na Góralską Nutę. A tak poza tym, Angelika Kwak, urodziny swoje, no będzie ciekawie, będzie dużo życzeń. Tak powiedział prezes Związku Podhalan Stanisław Sarna w Polsce. Jejku, zaś coś i będziemy na ten temat też może uchwalować. To jest miło i serdecznie zapraszam do wysłuchania tego programu. Jak jak wcześniej wspomniał, po pięknym weselu Angeliki i Tomasza teraz już Chmielow w przecudownej sali bankietowej Belvedere Chateau. Tak zapiknikowo na wantę zapraszać będziemy i na saflary. Oraz inne informacje, to też nie marnujmy czasu i no zapraszam do wysłuchania programu Radia Na Góralską Nutę. Przy mikrofonie Wojciech Drula, gadowo mnie teraz, witajcie! Stasiu Łogorek i dedykacja muzyczna dla nasych nowożeńców. Angeliki Moczarny i Tomasza Chmiela. W kościele świętego Alberta Wielkiego w Burbank. Zaślubieni już na zawsze, bądźmy z sobą. Angelika i Tomek Chmiel. Niech się miłość was nie zmieni, boś ty moja. I tak się syćko zacyną w corach, ale przede wszystkim Barbary i Jan Moczarny oraz Ewa i Tomasz Chmiel z całą rodziną serdecznie
witają nową porę, nasyk nowożeńców Angelika i Tomasz Miel. A piękne wesele było w niezwykle pięknej i bajecznej sali bankietowej Belvedere Chateau. Dzieci, chłopcy, chcieli zdobić młody dziś, wiedzę, że to przesada. Zasem nad ranem, ale od dziś daję słowo, chcę ci kochać, nie przestanę. I tak właśnie. Składamy najserdeczniejsze życzenia dla naszych nowożeńców Angeliki i Tomasza Chmielów, a ich rodzicom życzymy wszystkiego dobrego, a i też w imieniu ich wszystkich gościom składamy najserdeczniejsze podziękowania za bycie razem z nimi podczas tego wielkiego ich święta. Specjalna dedykacja muzyczna dla Państwa młodych Angeliki Tomasza Chmiel od kapeli Łogórki, Stasia Łogórka z całą rodziną, od Syćkik. W tym nastroju weselnym pozostaniemy jeszcze wielokrotnie dzisiaj, bo zaprezentujemy Wam kilka fragmentów z tej rodzinnej uroczystości, no bo jakby nie było, to też po rodzinie. A teraz już przenosimy się do Ludźmierza, skąd ksiądz Maciej Ścibor, nowy kustosz Sanktorum Ludźmierskiego, w korespondencji dla słuchaczy radia na Góralską Nutę. A Wam przypracujemy ze sponsorami tego bloku są pan Kazimierz Kopeć, Monika i Daniel Bauer, Zosia i Paweł Bobak, Napał Toparciak i też Renatka Chorobak i Paulinka Krzysica, Fairway Independent Mortgage Corporation. A teraz już ksiądz Maciej Ścibor dla słuchaczy radia na Góralską Nutę. Witajcie! Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz kustosz Maciej Ścibor z Sanktuarium Matki Bożej w Ludźmierzu. Serdecznie witam wszystkich słuchaczy radia na Góralską Nutę. Rozpoczęło się piękne lato. Temperatury sięgają już 32-34 stopni w cieniu, więc można powiedzieć, że i wypoczywać można, a nawet chciałoby się trochę chłodniej, bo czasami ten skwar bardzo dokucza. Ale akurat dla pielgrzymów, dla przybywających do naszego sanktuarium z pewnością jest to coś, co pomaga w pielgrzymowaniu i w oglądaniu także zewnętrznych pięknych ogrodów naszego sanktuarium i wypoczywaniu także tutaj w tym pięknie przyrody. Ale też niestety podczas tego upału, szczególnie środa, była dniem, kiedy po południu przyszły potężne ulewy i burze. Akurat sam Ludźmierz ominęło. Najbliżej nas takie potężne ulewy wydarzyły się w Wieliczce, gdzie sporo samochodów zostało podtopionych, czy Limanowej. Akurat tak miejscami ta ulewa szła. Natomiast jeśli chodzi o życie religijne i to, co się działo także w naszym sanktuarium, niedziela
O 9 rozpoczęła się mszą świętą z udziałem przybyłych na wystawę zwierząt hodowlanych, wystawców. Przepięknie ubrani przybyli do naszej świątyni, także z darami, żeby rozpocząć właśnie od spotkania z Matką Bożą na modlitwie, chociaż właściwie dzień wystawowy był już także dzień wcześniej, w sobotę, ale też liczne atrakcje po mszy świętej, kiedy już wszyscy udali się na ten plac, gdzie były przedstawiane zwierzęta, także obfitował w piękną pogodę, bardzo wielu ludzi, rzeczywiście nawet z samochodami ciężko było się tam poustawiać, gdzie był plac wystawowy, więc i także oglądający na pewno dopisali i myślę, że cała impreza bardzo pięknie się udała. Natomiast o godzinie 11 w naszej świątyni odbyła się instalacja nowego proboszcza, czyli właśnie mnie. Jest to taki szczególny obrzęd, który ma swoje specjalne punkty, których raczej się nie spotyka w czasie innych mszy świętych. Pierwszym takim obrzędem, który przeprowadza ksiądz dziekan, w naszym przypadku w dekanacie jest to ksiądz Stanisław Strojek, proboszcz parafii Świętego Serca Pana Jezusa w Nowym Targu. On robi najpierw takie wprowadzenie do obrzędu i przyjmuje właśnie wyznanie wiary od proboszcza, który rozpoczyna posługę w nowej wspólnocie. I drugim takim momentem, bardzo ważnym dla całości tej uroczystości, jest specjalna przysięga, którą proboszcz składa po zakończonej Komunii Świętej, a następnie podpisuje dokumenty, które zostają potem przesłane do biskupa diecezji, księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Ta uroczystość właśnie miała miejsce w czasie tej mszy świętej o 11, także już na zakończenie przed błogosławieństwem przybyli mieszkańcy naszej parafii, żeby złożyć życzenia, za to też bardzo dziękuję, że ten wyraz zaufania, ale też dobrego słowa na powitanie mogłem od nich usłyszeć. W poniedziałek w naszym sanktuarium odbyła się pielgrzymka ruchu Światło Życie podczas rekolekcji, które te wspólnoty przeżywają, 15-dniowych. Dzień 13 to dzień wspólnoty. Akurat właśnie dla wspólnot, które odbywają rekolekcje na terenie Podhala, takim miejscem spotkania tych wspólnot jest właśnie sanktuarium w Ludźmierzu. Uczestniczył w nim ksiądz biskup Robert Chrząszcz. Poprowadził Eucharystię, która odbyła się o godzinie 13, ale już przez kilka godzin trwały specjalne przedstawienia poszczególnych grup, które przybyły, bo było ich około 10, a w całości to było około 500-600 osób, tych, którzy przybyli. Można powiedzieć właśnie, że takim punktem centralnym była właśnie sprawowana o godzinie 13 Eucharystia ze słowem księdza biskupa, a później przepięknym nabożeństwem rozesłania, które zakończyło właśnie pobyt tych pielgrzymów, młodzieży i starszych, bo była to młodzież uczestnicząca w rekolekcjach, jak i małżeństwa i rodziny z kręgu domowego kościoła, którzy także na tą pielgrzymkę przybyli. Kolejne dni upływały także w pielgrzymkach, które przybywały do naszego sanktuarium, między innymi w środę przybyły siostry zakonne ze Stanów Zjednoczonych, które po odprawionej mszy świętej trwały też w adoracji Najświętszego Sakramentu naszej świątyni. W dniu dzisiejszym, w sobotę, po takiej pewnej propozycji, którą przedstawiłem w ogłoszeniach w ubiegłą niedzielę, wyruszyliśmy na szlak papieski. Właściwie z grupą z parafii, gdzie byłem kilka lat temu, tymi szlakami papieskimi wędrujemy już ponad 6 lat. I właśnie w czasie ogłoszeń zaprosiłem także wiernych parafii w Ludźmierzu, oczywiście chętnych, którzy by chcieli, żeby na takie szlaki papieskie chcieli się wybierać. Taka wędrówka odbywa się raz w miesiącu, w sobotę. W czasie tego wędrowania rozważamy, przynajmniej na razie korzystamy z homilii Jana Pawła II, które wygłaszał w naszej ojczyźnie. Akurat dzisiaj w czasie tej wędrówki rozważaliśmy słowa homilii Jana Pawła II, które wygłosił pod Tarnowem. W czasie tej mszy świętej dokonana została beatyfikacja błogosławionej Karoliny Kuskówny. Przepiękne, bardzo głębokie, przede wszystkim do młodych, ale także i do innych osób, które mogły uczestniczyć w tej uroczystości,
słowo Jana Pawła II i właśnie w czasie drogi, odmawiając przy okazji wypoczynku, przerw, które sobie robimy w trasie, rozważamy właśnie dziesiątek różańca i rozpoczynamy go takim właśnie odczytaniem pewnego fragmentu właśnie tej homilii i potem przez kolejne pięć dziesiątków tak samo czynimy. Akurat na to wędrowanie udało się dzisiaj 29 osób z parafii w Ludźmierzu. Była siódemka. Mam nadzieję, że przez kolejne miesiące pojawią się też nowi chętni, bo jest to czas na piękne spędzenie czasu w przyrodzie, wśród świata stworzonego przez Pana Boga, ale także i na rozmowach, co właśnie dzisiaj wracając, te osoby, które po raz pierwszy poszły, były bardzo zaskoczone wspaniałą atmosferą, właśnie możliwością pogadania ze sobą, nawet z tymi osobami, których przecież zupełnie nie znały, a jednak takie otwarcie przy okazji też wędrowania wspólnego okazuje się, że jest bardzo łatwe i z wielką radością te osoby, kiedy kończyliśmy już podróż z powrotem właśnie do Ludźmierza, opowiadały w samochodzie o tym właśnie ich dzisiejszym przeżyciu właśnie uczestnictwa w szlakach papieskich. Będziemy podejmować to dzieło, następne wędrowanie będzie się odbywało już po odpuście ludźmierskim w sobotę 19. Jesteśmy teraz, można powiedzieć, na styku Beskidu Sądeckiego z Beskidem Niskim i właśnie ta nasza wędrówka tam będzie się odbywała, co też będziemy ogłaszać w czasie naszych ogłoszeń. Bardzo dziękuję za możliwość przedstawienia tego właśnie kończącego się tygodnia w naszym sanktuarium. Życzę Bożego błogosławieństwa na ten nadchodzący tydzień. Niech także Matka Boża Ludźmierska wstawia się za wszystkimi słuchaczami i najbliższymi rodzinami. Szczęść Boże! Tej Boże, i my to zgodomy, Bóg zapłać za te informacje ciekawe, ważne i takie zbliżające do Boga. A przybacuję Wam, że sponsorami tego bloku są pan Kazimierz Kopeć, Monika i Daniel Bauer, Zosia i Paweł Bobak na Autopart, jak i też Renatka Chrobak i Paulinka Krzysieca Fairway Independent Mortgage Corporation. A księdzu Maciejowi Sibur, wielki Bóg zapłoście składomy. No i do usłyszenia się znowu za tydzień. A mam nadzieję, że słuchacze Radia na Góralską Nutę już się z Wami spotkają i Was pozdrowią. Tu to głodnos z Chicago. Ci, co do Polski polecieli i polecą. To, co dzieje się na Podhalu, zawsze odbija się szerokim echem w Polsce i poza jej granicami. Tygodnik podhalański. Nic nie przejdzie bez echa. Szukaj w kioskach i na 24tp.pl. Jurek Jurecki, dziennikarz i wydawca. Górol radzi widzom, syćko co wielgie, wielgie góry, wielgie baby, strasznie sumne, no i największe polskie delikatesy w Ameryce. Shop and Save Market. Niezwykła podróż po świecie kulinarnych doznań. 8847 South Harlem w Bridgeview. Telefon 708-398-6600. Pytam was pięknie, zejdźmy się syćka. Shop and Save Market. Hej. Brakuje ci gotówki? Sprawdź swoje punkty lojalnościowe na karcie kredytowej i debetowej Visa PSFCU. Wymień punkty na gotówkę. Więcej informacji na www.psfcu.com lub pod numerem 1855-773-2848. Nasza Unia. Jesteśmy dla Ciebie. Pewne ograniczenia mogą obowiązywać. Nasza Unia to więcej niż bank. PSFCU is federally insured by NCUA and is an equal opportunity lender. Ważna wiadomość z pola meru. Nasze biura w Lamont i Harwood Heights poszukują pracowników. Dogodne godziny pracy, doskonałe warunki i przy pełnym etacie ubezpieczenie i inne świadczenia. Dzwoń pod numer 872-243-8382. Polamer to stabilność i gwarancja od ponad 50 lat. Dzwoń pod numer 872-243-8382 i dołącz do naszego zespołu. Polamer. Jedyna taka polska firma.
Wysyłasz paczki do Polski? Aha. A jak wysyłasz? Tylko przez Polamer, bo to jedyna prawdziwa, duża, polonijna firma wysyłkowa. Ma polskich właścicieli i zarząd, który od 50 lat wspiera Polonię. Polonijne organizacje, kościoły, szkoły i zawsze można na nich liczyć. A do tego paczki dochodzą najszybciej, więc jeśli wysyłać, to tylko przez Polamer. Razem budujemy naszą siłę. Popierajmy swoich. Wysyłaj przez Polamer. Adresy biur znajdziesz na stronie polamerusa.com oraz pod numerem 773-685-8222. Polamer. Jedyna taka firma. Jak jego bym powiedział, w tym nastroju weselnym jeszcze pozostaniemy parę razy w naszym programie Radia na Góralską Nutę, a teraz z moich gości, którzy odwiedzili Nos to Dog w minionym tygodniu. Thank you.
tak w sumie gadałem ze witacką. Nie czało grywać, ale zaś zacne gości czało grać witacką melodią, bo nie są po rozpiersji. A Kasia to już i jest trochę. Szanowni Państwo, przede wszystkim witamy Jego Mościa. Witajcie, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No, i z nami dzisiaj jest... Ksiądz Darek Biernat. Księże Dariuszu, wyście już tutaj był u nas w studiu radia. Tak, no ze dwa roki temu. Tak. Gazdujecie w Saflarach, tak? No, co robię, to mogę. Tak jest. I Kasia Kalata. Kasieńko, witaj. Przepięknie, miło Cię znowu widzieć w studiu Radia Nagora. Skrótę wejdę troszeczkę, powiedz o sobie. No Bóg zapłyć za witackę, witam wszystkich radiosłuchaczy. No i dziękuję, wiesz co, za gościnę, jak to zawsze tutaj przyjmuję gościnnie, serdecznie i z radością. No Bóg zapłyć. Troszeczkę o sobie. Więc jestem wikarym w Szaflarach od 4 lat. Wikary to jest ten taki główny boss kościoła, tak? No nie, to jest, jeste nie. Aha, jeste nie, bo to, aha, probus, wiem, probus. A, ale daj Boże. A kiedy ten probus tam już gazduje? Ksiądz Kazimierz, 6. rok. 6. rok. Tak, także dość młody skład. Aha. Dość młody skład. Podobno przy młodym składzie taka dobra komunikacja z lepsą. Bardzo dobra, nie narzekamy. Bardzo fajnie. Dość dobrze się dogadujemy, myślę, że współpraca kwitnie. No i siedzę w tych Szaflarach, oprócz tego jestem także moderatorem młodzieży w Archidiecezji Krakowskiej, jestem przy Ruchu Apostolstwa Młodzieży, opiekuję się trochę ośrodkami rekolekcyjnymi na Podhalu, no i przede wszystkim młodzieżą. No to z takich głównych funkcji to chyba tyle. Jak to wygląda w tych dzisiejszych czasach, kiedy naprawdę jest ciężko przygarnąć młodzież ku Kościołowi? Jak se radzicie z tym? Czy my sobie z tym radzimy? To jest dobre pytanie. Ja myślę, że młodzież dzisiaj jest strasznie zagubiona. W takim sensie, że dostają bodźce z każdej strony. Każdy stara się ich ściągnąć w swoją stronę. I myślę, że Kościół, to co jest rolą Kościoła, to pokazać, co tak naprawdę sobą oferujemy. Bo dzisiaj każdy coś oferuje. Pójdziesz do jednych, to ci dadzą pieniądze, pójdziesz do drugich, dadzą ci sławę, ktoś ci da zdrowie, ktoś ci da jeszcze co innego. Pytanie, co ci daje Kościół? I pokazać, że tym młodym ludziom, że to faktycznie jest potrzebne, nie? Że to, co my chcemy dawać człowiekowi, to nie jest tylko nakazy i zakazy, tylko przede wszystkim to jest nadzieja, że z tą nadzieją mamy iść do ludzi. I ja myślę, że to jest nasze główne zadanie, dawać nadzieję młodemu człowiekowi. Na to, że to nasze życie tutaj, czasami ciężkie, trudne, bolesne, z różnymi cierpieniami, nie jest bez sensu. Że jest jakiś większy sens tego wszystkiego, że jest się o co starać, że to życie może przynieść jakieś dobre owoce. Takie owoce, które będą kiedyś trwały wiecznie. I to jest, myślę, główne zadanie, które stoi przed dzisiejszym Kościołem, przed każdym księdzem i myślę nie tylko księdzem, ale i rodzicem, któremu zależy na dziecku, i dziadkiem, i ciotką, i ujkiem. Właśnie to, żeby dawać młodemu człowiekowi nadzieję, nie? No, nakazy, zakazy, żeby nie pokazywać, że Kościół jest taki, tylko i wyłącznie taki, ale też co ten Kościół jeszcze daje, że jak będziesz przy tym Kościele, to że to będziesz miał coś z tego, nie? O to teraz myślę, tak mi się wydaje, że na tym powinno nam najbardziej zależeć i w taki sposób Kościół przedstawiać i tak go reprezentować. Jaką macie grupę wiekową młodzieży? W parafii? W tym, co ksiądz... Ruch Apostolstwa Młodzieży. To jest ruch założony przez Karola Wojtyłę, kardynała w Krakowie, który widział, jak rozwija się wtedy ruch oazowy w Polsce dość prężnie, gdzie skupiał wokół siebie ministrantów, lektorów, dziewczyny, które śpiewały w scholi, czyli tych, którzy w kościele już byli. No a Wojtyła stwierdził, że trzeba coś zrobić dla tej młodzieży, co nie jest blisko kościoła i no stoi pod chórem, jak on to wtedy nazwał. I założył Ruch Apostolstwa Młodzieży. Zlecił to wtedy księdzu Antoniemu Sołtysikowi, który był głównym moderatorem przez kilkadziesiąt lat. I to jest właśnie nasze zadanie, że my przez rekolekcje, nasze rekolekcje nie są stricte kojarzone z oazą, bo mamy rekolekcje tematyczne, ewangelizacyjne, czyli sportowe, muzyczne, taneczne, właśnie w ten sposób, że są jakieś warsztaty, młodzież może się rozwijać w tam określonej dla siebie
dziedzinie. Oprócz tego jest jeszcze szansa na to, że przybliżymy im Pana Boga. I to jest właśnie główne zadanie naszego ruchu, nie? Że mamy ewangelizować. Ruch apostolstwa młodzieży, czyli mamy iść z tą dobrą nowiną, o której mówiłem, do młodych ludzi. Nie tylko właśnie przez samą modlitwę, Pismo Święte, ale też przez to, co nas razem łączy. Czyli dla jednych to będzie sport, dla kogoś to będzie muzyka, dla innych to będzie teatr, dla kogoś tam jeszcze innego taniec. Ksiądz Dariusz, jaki jest cel wizyty tym razem księdza tutaj u nas w Polonii Szykadowskiej i w kole Szaflary? No przede wszystkim spotkać się z szaflarzanami. Tęsknić się za nim. Ile to minęło? 2 roki? Będzie w listopadzie 2 roki. Weźcie w ogóle przyjął w takim bardzo trudnym czasie, tym covidowym tak, czasie, to nie? Było zaraz jakoś po tym, jak otworzyli granicę. Aha. Jeden z pierwszych samolotów mnie tu przywiózł właśnie wtedy. Więc spotkaliśmy się wtedy na 50-leciu koła. No bardzo miło wspominam ten czas i gdzieś tam jak wracałem wspomnieniami, czy to ze mną, czy z tymi, którzy tu wtedy ze mną byli z Polski, zawsze ciepło i miło wspominamy ten czas. No i no jak pani prezes zaprosiła na piknik, to się nad niczym nie zastanawiałem, tylko od razu zdecydowałem, że przyjadę, bo właśnie mamy piknik. Kasieńko, kiedyś to się zapraszało na takie naprawdę wielkie, okrągłe jubileusze, prawda? A dzisiaj się zaprasza na piknik, prawda? Tak. I jeszcze, ale prosimy kontynuować właśnie, a więc ksiądz, ale może zdradzimy też trochę tajemnicę, że nasza rozmowa jest nagrywana we wtorek wieczorem i przed wami wielka podróż. Podobno, nie wiem, bo jeszcze nie byłem. Tu pani prezes mi przygotowała. Pierwszy raz te tereny będą zwiedzane z tak, Niagara, tak, tak. Nowy Jork, tak? Tak, tak, jeszcze nigdy tam nie byłem. Gdzieś pięknie. To też było moje marzenie, więc. A marzenia są po to, żeby je spełniać. Otóż to. Pięknie. No, a poza tym pani prezes stwierdziła, że to jest najlepszy piknik w całych Stanach Zjednoczonych, że najbardziej wypasiony, więc zaprosiła najbardziej wypasionego księdza, jakiego znała. No to w takim razie ksiądz, skoro ksiądz tak fajnie zareklamował ten piknik, przechodzimy do Kasi. Kasi, no to no nic nie zostało, ino ci opowiadać, no i chwalić się. Cóż to się dzieje tu u was? Co to będzie? No w niedzielę 16 lipca będziemy mieć kolejny piknik szaflarzański. No i tutaj chciałam zaprosić wszystkich szaflarzanów, wszystkich przyjaciół naszych koła, no i Polonię. No i chciałam też powiedzieć, że oprócz tego, że w tym roku będzie ten piknik, to też będzie to taki charytatywna akcja, zbieranie pieniędzy dla chorej Kamilki Gil, pochodzącej z Szaflar, która choruje na rdzeniowy zanik mięśni, SMA. No i potrzebne jest 10 milionów złotych, z czego tam obserwując jest już 3 miliony złotych, no ale to jeszcze nie ma ani połowy i już są ostatnie 2 kilogramy, gdzie później już jak osiągnie tą wagę, niestety, ale nie może być już poddana zabiegowi. Więc tu już są takie ostatnie te i bardzo zapraszam i bardzo prosimy bardzo o donacje, wsparcie tego, będą puszki i będzie można wesprzeć. Można też przesyłać donacje, też zbieramy. No, zbieraliśmy już na opłatku, przesłaliśmy, ale tak jak mówię, to wszystko jeszcze jest mało i jeszcze potrzeba. I małe dziecko, 2-letnie, no i nie potrzebuje pomocy i potrzebuje na pewno naszego wsparcia i będziemy tą akcję też na pikniku wspierać. Jakie to też smutne, że trzeba w dzisiejszej dobie technologii i tyle różnych pieniędzy wydaje się na różne rzeczy, a tutaj, żeby ratować ludzkie życie, trzeba naprawdę, jak to się mówi, wszystko zrobić, żeby nazbierać tych pieniędzy trochę. Tak, to jest właśnie takie bardzo smutne, że no, no, że chociaż masz to ubezpieczenie, ale lek jest nierefundowany przez rząd. I w takim razie, Kasieńko, no to przejdźmy trochę do szczegółów. Nie wiem, co mi przyszło na myśl, że jest jubileusz, a to przecież tu chodzi o piknik, bo wy na razie jubileusz już był 50. Jubileusz tak? Już mieliśmy. To za 3 lata będzie 55, tak? Tak. Dobrze mówię? Tak. Za 3 lata będzie 55. No to będzie mieć, to już na przyszłość już mówiłem o tym. W takim razie... To jest tylko piknik. Tak. No bo wiesz, no, zazwyczaj, no dlatego mnie to zmyliło, z tego względu, że zawsze dostojni goście przyjeżdżali na jubileusze.
tak zawsze przyjeżdżali i pamiętam, na 25-lecie po raz pierwszy przyjechali, czyli 25 lat temu. No ale tak teraz... Przyszło to do historii, że to był największy skład delegacji z Polski? Tak, na 25-lecie. Czy to było to, że to był w historii pierwszy, największy skład gości delegacji? Jest, jako koło szaflary pierwsze zaprosiło gości z Polski i później się już tak zaczęło, że na te jubileusze przyjeżdżali. Ale to tak było chrubu wtedy. Tak. To było chrubu. Tak, ale ja myślę, że... To tak działając tutaj i widząc, jak przyjeżdżają do nas, nawet jakby na piknik, jak tu ksiądz przyjechał, to jest tak, widać to porozumienie między wsią Szaflary, naszą rodzinną wsią, a ludźmi tutaj mieszkającymi, a pochodzącymi z Szaflon. Że ta nasza współpraca jest naprawdę wspaniała. Myślę, że tu kiedyś nasz proboszcz odwiedzi, bo ostatnio, jak mi mówił, to mówi, nie jeździ samolotem, ale mówi, że już słyszałam, że się wybrał samolotem lecieć w krótką trasę, ale to myślę, że kiedyś się wybierze. Powiedz tutaj mi, czemu to zawsze tak godali ze Szaflarzyny, to tacy ludzie z wysej półki, ze to tacy, bo to cybuły przed miastem, ze to tacy, no, ze to nie było szans startu ani z żadnymi okolicznymi miejscowościami, wioskami, ze te Szaflary to były takie prominentne, tam były dwory, przecież to były takie naprawdę, to musiałeś w historii, to była naprawdę wielka historyczna posiadłość. Tak, jest. Ja myślę, że do dzisiaj jest, bo przecież jest 5 wiosek gromadzących się w gminie Szaflary. Okoliczne wioski, to jest wszystko gmina Szaflary. No i teraz mamy naprawdę tam i sala sportowa, piękna, duża sala sportowa, gdzie wojewódzkie, międzywojewódzkie się już rozgrywają mecze. No mamy najgłębszy wywiert w Polsce. No ja myślę, że no i chyba gaza. Z wytwórni nart, przecież to były słynne. Wystarczyło ten, powiedzieć. No i chyba gazda Szkaradziński, nie? No przecież. No wójta mamy naprawdę też wspaniałego, że działo i że tam sławę. Ksiądz właśnie opowiedział. Właśnie, ksiądz Darek. Jak się układa współpraca z dowództwem Szaflar? A bardzo dobrze się układa, bo... Pozdrawiamy go bardzo serdecznie. Bardzo serdecznie pozdrawiamy pana wójta. No pozdrawiamy bardzo, dobrze bardzo się układa, bo... Teraz chociażby widać, jest zremontowana stara wikarówka, o którą właśnie troszczył się wójt. Teraz błonia szaflarzańskie, które gdzieś tam są blisko parafii, teraz też przychodzą modernizacje i powstaje piękny, nowoczesny park poświęcony właśnie historii trochę Szaflar, mówiący o zakonie cystersów, którzy założyli tak naprawdę parafię Szaflary, jedną z najstarszych parafii w ogóle na Podhalu, więc no historia piękna i... Stąd się wywodzi właśnie ta potęga tych Szaflar, nie? No, ja myślę, że potęga Szaflar bierze się z czego innego. Czekamy tutaj, że potęga Szaflar bierze się z ludzi. Zarówno ludzie ci w Polsce, jak i tutaj szaflarzane w Stanach, to naprawdę dobrzy ludzie, dobrzy wyjątkowi ludzie i z każdym rokiem. A ja myślę, że ksiądz Darek jakieś zakulisowe nam tutaj sprawy zdradzi, ale to widzisz, zacząłem temat, że Szaflarzane się zawsze cenili, to byli tacy, no het inni ludzie, w ogóle jak się jechało na odpust w moim dzieciństwie moim do Szaflar, to było takie specjalne wydarzenie. Ja wiem, czy się różnią. Myślę, że na pewno mają dobre serca i to widać. Ja chociażby teraz przy pomocy dla Kamilki, naprawdę to aż patrząc z perspektywy księdza, to aż serce rośnie, jak widać, jak ci ludzie się mobilizują, żeby tej naszej Kamilce pomóc i ile akcji różnych się dzieje. Tylko właśnie po to, żeby uzbierać te 10 milionów, to naprawdę coś niesamowitego. To czasami ja już mówię w kategoriach cudu o tym, co się dzieje, jak z różnych akcji można pieniądze wyciągnąć, jak ludzie są otwarci, a przede wszystkim jak oni chcą pomóc, bo to aż niektórzy się rwą do pomocy i niektórych trzeba aż tak trochę uspokoić, że nie wszystko naraz, więc to naprawdę jest no coś niesamowitego. Pięknie. No to co? W takim razie, do kiedy ksiądz zostaje w Chicago, żebyśmy mogli ewentualnie jakieś jeszcze, jakiekolwiek spotkania z księdzem Dariuszem można było zorganizować? No to tu jest moja pani menadżer, to jak coś, to z nią, ale tu jestem do 19 lipca. O, okej. Okay.
No to troszkę jeszcze się czasu. No to fajnie. Tak, Kasieńku, no i już teraz ten moment kulminacyjny. Zapraszamy, opowiadaj w ogóle i jeszcze, no i co, trzeba się będzie Boże potem pochwalić jeszcze tą trasą księdza Dariusza, jak trochę zobaczy tej Ameryki, jakie miał wrażenia, Niagara, Nowy Jork, Statua Wolności, na pewno... Na to... Facebooka wrzucę jakieś zdjęcie. No to fajnie. To jakby w razie czego, gdzie szukać na Facebooku? No moim prywatnym, tam zawsze coś się znajdzie. No to dla tych, którzy oglądają, żeby w razie czego można było... Ksiądz, to jest ksiądz Dariusz, czy... Darek Biernat. Tylko Darek Biernat. Tylko Darek Biernat. Dobrze. Przechodzimy do Kasi. Kasia Kalata, prezeska koła numer 24, Szaflary imienia Augustyna Suskiego. Tak, gdzieśmy powinni w ogóle zacząć całą naszą rozmowę, ale wy poszli trochę skrótami, bo wszyscy cię znają. Kiedy to już gorąco w gazdu jest? Na siódmy rok. Pięknie. Ty objęłaś gazdówkę po świętej pamięci... Pani Janinie Duda. Tak. I to były ciężkie czasy, bo myślę, że po co tak, to był bardzo ciężki, bo pani Janina prowadziła to 35 lat, więc... Ciekawe i przyzwyczajeni do niej, nie? Tak, tak. I to trzeba było, żeby to w ogóle sprostać temu zadaniu, no to było na początku, to naprawdę było tak... Ale powiem ci tak szczerze, że pani Janinka tak trochę niespodziewanie nam się tak powinna, tak nieoczekiwanie, prawda? Ona była taka w pełni siły, taka energiczna i... Dość, tak. No, tak niespodziewanie nam się pominęło. No, tak, ale to tak można powiedzieć, tak szybko ona i świętej pamięci Andrzej Gędłek tak szybko od nas jakoś odeszli. I zostaną na zawsze w pamięci. No, na pewno zawsze ich wspominamy i zawsze. Nie. Kasieńko, przechodzimy do tematu jeszcze raz, a więc w takim razie dokładnie godzina, czas, impreza, co się dzieje, kogo zapraszasz, co będzie, jak więc będzie. Więc zapraszam, tak jak już powiedziałam, wszystkich szaflarzanów, wszystkich przyjaciół koła Szaflary, Polonii. Po ci się reszta Polonii obrazi, jeżeli ich nie zaprosisz. No całą Polonię. Polonię, przyjaciół, tak, koła Szaflary. Przyjaciół, całą Polonię. Tak. No i to będzie 16 lipca u sióstr w Lemant. I msza święta W Lemant, to znaczy gdzie? 142. Mówisz Słowenię, tak, Słowenię, tam gdzie był wielki piknik tak podhalański. Tak. No to macie, a jak się wam udało zdobyć takie tereny? To są prestiżowe tereny, że się wam udało zdobyć ten teren. No. No to też muszę powiedzieć, że to jest zasługa wiceprezeski i jej męża, pani Zosi i jej męża. Grenę. Fajnie. Także jest Także Zosia i Jan Grele, to oni nam to nie właśnie załatwili, że tam się nam udało właśnie. I co tam się będzie działo, żeby ci, co teraz oglądają, będzie to dzisiaj emitowane w nocy już, żeby przyjechali do was. Bo opowiadaj, oprócz tej pięknej akcji charytatywnej, gdzie naprawdę to jest szlachetny cel, jak co przygotowujecie dla was tych wszystkich gości, którzy przyjdą do Szaflarzanów. Tak, no rozpoczniemy jak to zawsze mszą świętą o godzinie 11 przed południem. No i czeka na was dużo atrakcji. Przejażdżki konne, bancery dla dzieci, zabawy będzie prowadził też sportowe Michał Szaflarski, znany tutaj sportowiec. No i różne tam będzie gry prowadził. Smaczne jedzenie, placki jak zawsze najlepsze na pikniku szaflarzańskim, świeże, chrupiące. Fajnie. Baraninka będzie też pyszna, tutaj przyrządza znowu Kasiu Hornik, także naprawdę dużo atrakcji, River Band będzie przygrywał. Tak, to jest podstawa, zawsze musisz zgadać, kto będzie grał, bo to tak, jest River Band, dobrze. River Band. No i myślę, że naprawdę będzie... dużo baloniki będą dla dzieci, także dużo atrakcji i dużo... Czy będzie się trochę dłużej grać jak na wielkim pikniku podhalańskim? Nie, 9 godzina trzeba zamykać tam. Ale nie za co się za 15:09? Nie. Ale punktualnie 9 tak. Atrakcje trzeba trochę porobić wcześniej, żeby się ludzie mogli wybawić, wyskokać. Tak, I jeszcze bardzo ważna sprawa, bo przecież ostatnio tak, Aura, ciotce Staszce Zakopianą nie dopisała,
Tydzień później wspaniała aura wielkiego pikniku podhalańskiego. A co u was? Ksiądz Dariusz przywiózł piękną pogodę z Podhala dla nich? No na Podhalu teraz słońce praży, to myślę, że i tutaj to dotrze. Wy macie afrykańskie lato, słyszałem. Tak, tak? Się podobno dzieje. No, pani prezes pytała, co mi się modliło pogodę, no ale mówię, że modlitwy idą kodem pocztowym, także nie wiem, czy szaflar dojdzie do Chicago. Ksiądz Marek Smuka gadał, że cały tydzień krzyżem lezą. Zanim było pięknie na pikniku podhalańskim. To ja się też położę. No i bardzo dobrze. To w takim razie na to zakończenie naszej rozmowy dzisiaj, a przede wszystkim jeszcze raz chciałem serdecznie wam wszystkim przedstawić. Gośćmi mojego dzisiaj programu tutaj w studiu Radia Nagłas są Katarzyna Kalata, prezes koła numer 24 Szaflary. Ksiądz Darek Biernat, wikary szaflarzyński. I w takim razie chciałem wam serdecznie podziękować za wizytę w studiu. Zapraszamy na wielki szaflarzeński. W mocie festyn posiady, jak to się nazywa u was? My nazywamy tak po góralsku piknik. Piknik. Tak, żeby ludzie czuli się na tym, nic tam nie idziemy, zaś znowu tak z tym, no piknik szaflarzeński. Piknik szaflarzeński z River Bend. Z River Bend, tak. Bo to będzie fajnie. No i oczywiście Syczki tutaj przywiózł donos, to oczywiście każdy go tutaj brakło. I to chyba coś, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tyś taki, ty już jesteś zawsze tym kierowcą jest, hej? No trzeba podwozić, wozić. Bez tego się nie robi, nieco. To już zawsze czatak. No to fajnie. W takim razie życzymy frekwencji, życzymy udanej zabawy. Księdzu życzymy wspaniałych podróży, doświadczeń, fajnych wrażeń. Za to, co się pierwszy raz oglądał, by zostało zawsze w pamięci. Kasiu, wielki Bóg zapłać za to, żeś przysła, wielki Bóg zapłać za podziękowanie Łotkoła, bo to też jest wozne. Przyniosła Kasia kopertkę, przyniosła wielki Bóg zapłuć. Także życzę udanej imprezy, fajnej frekwencji, żeby się udało Syćko, a księdzu miłego pobytu w Chicago. Jak zdążycie jeszcze do nas zajechać przed powrotem do Polski, bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Bóg zapłuć. No, Bóg zapłuć. I w takim razie jestem wam przegrobę troszeczkę. No to zespół Murań. Ty muzycko góralsko, jak honego tyś granie, jak po burzy słonecko, kiedy rano w cas wstaje, w nutach tych słyszę chole doliny i śpiewanie i granie w weselach chrzciny. Nie wiem, czy będą grać do rania, ale pędzie Liza i no do dziewiątej, ale jecie do nich jeszcze, bo przecież jakby nie było to czasu dość. Slovenian Catholic Mission, 132-36 Main Street, Blaman, tamkany wielki piknik potaleński był, a więc szaflarzański piknik, zaprosimy.
kocha. A jak się za kocha, zbieraj się czoło zenić i zrobić piękne wesele, to tylko w Belvedere Chateau Banquet. Słuchajcie, Belvedere Chateau 8055 West 103 Street w Palos Hills. Serdecznie Wam polecam to miejsce, gwarantuję za wspaniałą obsługę, za piękny wygląd, najpiękniejsza sala bankietowa w Chicagolandzie i jeszcze może dalej. 8055 West 103 Street w Palos Hills, numer telefonu 708-430-1800, 430-1800, dzwońcie, zostawcie wiadomość, jeżeli nie ma ich w tym momencie przy telefonie, odzwonią na pewno. Róbcie rezerwację, mają dużo jeszcze wolnych miejsc, na ten rok i na następny. Świetnie wyposażona kuchnia, to podkreślam, bo to jest bardzo ważne. Wspaniali kucharze, wspaniała obsługa i piękna sala bankietowa po ogromnym remoncie przeprowadzonym w ostatnim czasie. Ela i Bolek serdecznie Was zapraszają. Belvedere Chateau, Palos Hills, najpiękniejsza sala bankietowa. Polecam. I przypracujemy też, że ciągle poszukują pracowników. Jakbyście mieli swoje płociechy, co by chcieli trochę grasa zarobić w fajnej, rodzinnej atmosferze, to pytam Baszpiek, nie zgłaszajcie się do nich. Potrzebni są pracownicy do obsługi, wszędzie, czy nawet w kuchni do pomocy, ale i też cy za barą, cy na sali. Ale przede wszystkim młodzież, fajno, robotno na salę. Zapraszamy do Belvedere Chateau i zgłosujcie się tam do nich, bo robotę dość. Wległ młody strach, darmo miłość, i ślubuje. Jako właściciele agencji Farmers Insurance, Dorota i Krzysztof Krężel, będący wśród Polonii od ćwierć wieku, zawsze stawaliśmy na wysokości zadania, aby zabezpieczyć Państwa rodzinę i cały dobytek. 6444 West Archer Avenue, Chicago. Byliśmy, jesteśmy i będziemy dla Państwa. Farmers Insurance, Krzysztof Krężel. Ja też u nich wszystko ubezpieczyłem. Farmers Insurance, godne polecenia. Niedługo moje urodziny, ale w ogóle nie mam na nie ochoty. Dlaczego? Sama wiesz, sprzątanie, zakupy, a potem to całe gotowanie. To zadzwoń do Mantros Catering. Mantros? Tak, do sieci sklepów Mantros. To nie tylko nowoczesne supermarkety, ale teraz także profesjonalny catering na każdą okazję. Przekąski, obiady, słodkie stoły, wszystko na dowóz. A specjalne podgrzewacze utrzymują ciepło nawet przez parę godzin. Koniecznie musisz wypróbować. Mantros Catering. Telefon 773-628-7515. Zadzwoń, z nami zabawa ma smak. A teraz coś dla górali. Ilustrowany kwartalnik Podhalanin do nabycia we wielu sklepach na południu i północy Chicago. W każdym numerze historia Związku Podhalan, wieści z Podhala, sylwetki działaczy i zasłużonych oraz aktualności polonijne. Podhalanin to magazyn Podhalan w Ameryce. Pawlak, a na co tobie tyle ziemi do tej Ameryki? Po cóż to pakujesz? Też to nie ziemia, to borowina. Nasze czarne polskie złoto. Ja słyszał, że tam w krzyżu i stawach łamie od tej klimatyzacji. Oj, Pawlak, ty już zdurniał kompletnie. Przecież borowina w Ameryce już jest dostępna w Chicago. O tak? Ja nie wiedział. Toż ty od razu spokojnie się tam poleci. Tak, naturalna borowina z Polski już dostępna w Stanach Zjednoczonych. W wygodnych do użycia plastrach, gotowa do natychmiastowego użytku. Idealna na bóle reumatyczne, bóle mięśni, stawów, bóle pleców, barku, kolan czy nadgarstków. Pomocna w leczeniu rwy kulszowej. Borowina królewska to jedyna dostępna w USA borowina z Polski. Kupisz ją w sieci aptek ziołowych Back to Nature oraz aptece Witaminka. Więcej informacji na stronie borowinakrolewska.com. Oraz w Shabency Market w Bridgeview. Yeah!
No już czas ogłosić 10. jubileuszowe poronieńskie lato w Chicago. No i tak, zarząd koła numer 45 Poronin imieniem Zofii Gracy serdecznie i gorąco zaprasza na 10. poronieńskie lato w Chicago. Uroczystości rozpocznie mszą świętą o godzinie 11.30 przed południem 6 sierpnia w Slovenian Catholic Mission. 13236 Main Street w Le Mans. Zapraszamy wszystkich poronianów z rodzinami, przyjaciół, sympatyków, bratnie koła, członków zarządu głównego Związku Podhalan, całą Brać Góracką oraz Polonię. Przygotowaliśmy wiele atrakcyjnych zabaw dla dzieci, jak również dla dorosłych. Konkurs na najdłuższy warkocz, przejazd dorożkami, bogata loteria fantowa oraz wiele cennych nagród. Zaś główną nagrodą jest $1000 cash ufundowana przez Napa Auto Parts, a więc Zosia i Paweł Bobak. Poza tym rejs po jeziorze Michigan na statku Aresy dla dwóch osób ufundowany przez Sergio i Bernatkę Gurola Macura z domu Macura. Obfita, smaczna kuchnia, gdzie jednym z przysmaków będzie grochówka, tradycyjnie grochówka serwowana z kotła żołnierskiej kuchni polowej, zimne napoje i chłodne drinki, lody, piwo żywiec, poroniańska piknikówka, zapewniamy wspaniałą zabawę z DJ-em Masterboy, a więc Maciuś Jachimiak będzie dla Was grał. Po więcej informacji dzwonimy już do pani Zosi Bobak 773-418-1262 773-418-1262 Halinka Macura 773-315-0221 773-315-0221 Zaprasza Was Zosia Ustupska-Bobak wraz z zarządem i członkami koła numer 45 Poronin, a więc jubileuszowe 10. poroniańskie lato w Chicago już 6 sierpnia w Slovenian Catholic Mission. Zapraszamy! Auto i Track Parts przy 4943 West 407 Street oraz Napa Auto Collision Center przy 5149 West 407 Street w Chicago. To rodzinny biznes Pawła i Zofii Bobak. Sklep oferuje bogaty asortyment części do wszystkich modeli samochodów i ciężarówek. Napa to jedna z najbardziej renomowanych firm samochodowych na światowym rynku, której części posiadają tak zwaną gwarancję życiową. Napa Auto Collision Center wyposażona jest w najnowszy sprzęt komputerowy, wykrywający wszystkie usterki, uszkodzenia i braki w samochodzie. Zapewnia całkowity serwis samochodowy, diagnostyka komputerowa, naciągarka do podwozia, zbieżność kół, nowoczesne ekologiczne urządzenia do malowania samochodu, które zabezpieczają środowisko przed zanieczyszczeniami. Firma współpracuje z ubezpieczeniami. Zapraszamy również do najnowszego zakładu naprawy traków Napa Auto Care. Fachowa oraz wysoko wyspecjalizowana obsługa gwarantuje najlepszą jakość wykonywanych usług. Właściciele Paweł i Zofia Bobak serdecznie zapraszają pod Halland i Polonię do wszystkich swoich super nowoczesnych biznesów. Telefon 767-4700 767-4700 Kierunkowy 773. Prosić o Pawła. Zespół Guranie, Chicago. A teraz uwagę pytą naszą solenizantkę Angelikę Kwak. A mama Bożenka napisała tak. Posłuchajcie. Kochana Angeliko, kiedy 26 lat temu pierwszy raz ujrzałam Cię na świecie, wiedziałam, że będziesz kimś wyjątkowym i cudownym. Nie pomyliłam się, jesteś wspaniała i skromna. Kocha Cię rodzina, przyjaciele, ale też ludzie, których spotykasz w swoim życiu. Z wielką dumą słucham i czytam pochwał od Twoich profesorów, doktorów, lekarzy. Jesteś niesamowitym człowiekiem i będziesz niesamowitym lekarzem. Cytuję słowa, które były skierowane do Ciebie. Świat potrzebuje takiego lekarza jak Ty. Dziękuję, że mogłem Ciebie spotkać, bo jako stary lekarz dużo nauczyłem się od Ciebie. Córeczko kochana, czas tak szybko płynie, przyniosłaś wiele radości mnie i rodzinie. Kochamy Cię bardzo
Cieszymy się Tobą. Jesteś naszym szczęściem, miłością, radością, ozdobą i dumą. Z całego serca życzę Ci radości z każdego dnia, szczęścia i miłości, które wiecznie trwa, sukcesów każdej dziedzinie życia. Kocham Cię nad życie, Twoja mama. Angeliko, do tych wspaniałych życzeń dołączamy się my wszyscy, bo przecież naprawdę, tak jak i mama jest dumna z Ciebie, tak i my jesteśmy dumni z Ciebie. I jeszcze najważniejsze, bo przecież 27 lipca masz bardzo ważny egzamin medyczny. Wtedy właśnie to jest taka decydująca chwila w Twoim życiu. Życzymy Ci szczęścia. Niech Pan Bóg czuwa nad Tobą. Angelika Kwak, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Te piękne życzenia napisała Twoja kochająca Cię mama, a my wszyscy dołączamy się do tych życzeń. Zespół Góranie. Gratulacje i happy birthday, Angeliko. Na ty basiu hajko, na ty bas, zalubila somsa, do ty ba, ej dana dana, predana, graj ty muzykanti do rana, ej dana dana, predana. Zespół Góranie dla Angeliki Kwak z okazji urodzin. Znana i renomowana firma Nordstar Foods, Jan Nowobielski z całą załogą oraz pan Ryszard Machnicki informują, że zostaje otwarta hurtownia spożywcza świeżego mięsa i wędlin. Zaraz obok głównego budynku Nordstar 2575 American Line w Elk Grove Village, 5 minut od lotniska O'Hare. Godziny otwarcia od wtorku do czwartku od 9 rano do godziny 5 po południu, w piątek od 8 rano do godziny 5 po południu i w sobotę od godziny 7 rano do godziny 1 po południu. Mięso i wędliny są pierwszej jakości, jeżeli chodzi o gatunek, świeżość, USDA, certyfikaty. Wszystko na miejscu przygotowywane, również rozbiórka. Polecamy. Nordstar to jakość, świeżość i smak. Hurtownia świeżego mięsa i wędlin przy 2575 American Line w Elk Grove Village. Nordstar Food, Jan Nowojulski oraz pan Ryszard Machnicki z całą załogą zapraszają. A teraz o uwagę pytamy kontraktorów i tych, co inwestują. Inwestują w ziemię, inwestują w budowy i chcieliby pobudować coś pięknego. Jest pięknie położona działka budowlana 100 na 200. Ona jest w Palos Park. To jest 133-11 South Addis Road w Palos Park. Działka jest do sprzedania po cenie okazyjnej.
muszę wam jedną rzecz powiedzieć, że w okolicy są sami Polacy, więc można się dogadać. Wszystkie pozwolenia na budowę są już załatwione w Cook County. Dobra inwestycja, szybka sprzedaż, cena jest naprawdę okazyjna. Aha, jeszcze bardzo ważne, pomagają w załatwieniu pożyczki na tą działkę, na bardzo dobrych warunkach. Po więcej informacji dzwonimy do Eweliny 773-577-4297. Dzwonimy do Eweliny 773-577-4297. Działka do sprzedania w Palos Park. Wiecie, że to jest dobra inwestycja. Ziemia, property, to jest najważniejsze. Firma MDD Exteriors Incorporated informuje. Robimy dachy, sidingi i rynny. Oferujemy pomoc w załatwieniu z ubezpieczeniem po zniszczeniach dokonanych przez grad i wiatr. Jeżeli ubezpieczenie odmówi zapłaty, to walczymy z nimi do końca, aż pokryją wszystkie zniszczenia. Jesteśmy profesjonalistami w tej branży. Robimy również darmowe inspekcje. Niedawno w naszych okolicach przeszły duże burze i gradobicia. Jest to dobry czas na to, aby zrobić dach, siding i rynny. Dzwonimy już teraz 630-277-3722 630-277-3722. Prosić o kasie? Prosimy również zostawić wiadomość. Jesteśmy na polonijnym rynku już prawie 20 lat. Jeżeli ktoś nie chce korzystać z ubezpieczenia, polecamy również nasze usługi. MDD Exteriors Incorporated to lokalna firma, na którą możesz liczyć i czuć się bezpieczny. Dzwonimy do kasi 630-277-3722. 630-277-3722. Zostawić wiadomość. Polecamy! Planujesz wesele, urodziny, chrzciny, a może spotkanie biznesowe lub potrzebujesz sali na zabawę? Zapraszamy do sali bankietowej o wieloletniej tradycji Alpine Banquets. Znajdziesz nas pod adresem 8230 South Cass Avenue, Darien. Oferujemy gotowe pakiety. Dostosujemy się także do Twoich potrzeb. Więcej informacji pod numerem telefonu 630-964-4154 oraz na stronie alpinebanquets.com. Serdecznie zapraszamy. A my prosimy uwagę Łukasza Burzawy, który to obchodzi 40. urodziny. Łukaszu, wszystkiego najlepszego od Twojej kochającej się Paulinki. Paulinka to jest właścicielka MM Event Planner Alpine Banquet Hall i oczywiście od całej rodziny ze strony Paulinki i od Twoich rodziców i całej rodzinki Twojej. Łukasz Burzawa, happy birthday z okazji 40. urodzin, a teraz gramy specjalnie dla Ciebie coś specjalnego. Czterdzieści lat minęło, jak jeden dzień. Już bliżej jest, niż dalej, o tym wiesz. Czterdzieści lat minęło, odeszło w cień. I nigdy już nie wróci, rób co chcesz. A świat krąg ci roztacza uroki swe i prosi, żeby brać. Na karuzeli życia pokręcisz się, byleby tylko nie za wcześnie spaść. I chociaż czas pogania, śmiej się z tego drania, ciebie na wiele jeszcze stać. Bo tak mówiąc szczerze, w życiu jak w pokerze jest zasada karta stół. Więc nie wbijaj w głowę, żeś przeżył połowę, ale że dopiero pół. Czterdzieści lat minęło, to piękny wiek. Czterdzieści lat i nawet jeden dzień. Na drugie tyle teraz przygotuj się, a może i na trzecie, któż to wie. Bo świat tak
ci podsuwa urogi złe, że pełną garścią brać. Na karuzeli życia pokręcisz się, bylebyś tylko nie za wcześnie spadł. A gdy cię czas pogania, przodem puszczaj drania, bo masz 40 nowych, bo masz 40 nowych, bo masz 40 nowych lat. Zalotne spojrzenie, nowa sukienka? Czy to wystarczy, żeby go oczarować? Potrzebujesz czegoś wyjątkowego? Kliniki dentystyczne Lemont Dental Clinic w Lemont oraz Gentle Touch Dentistry w Palos Hills zapewnią Tobie zniewalający uśmiech i wspaniałe samopoczucie. Doświadczeni dentyści i specjaliści doradzą w każdej sytuacji. Dzwoń 630 914 1500 lub w internecie polskidentysta.net. Doktor Beata Dederowska serdecznie zaprasza. W JW Menswear w Burbank, tuxedo, eleganckie garnitury, najmodniejsze koszule i dodatki na komunię, prom czy ślub. Przymiarki na miejscu. Pan Józef, właściciel jedynej polskiej wypożyczalni tuxedo, serdecznie zaprasza. 6810 West 87 w Burbank. Czujesz, że twój stary cię ani grzeje, ani chłodzi? Wymień go! Hurtowa sprzedaż pieców i bojlerów 24 Heating and Cooling. Sprawdź inne super promocje. Dzwoń 708-229-2293. A teraz coś dla górali. Ilustrowany kwartalnik Podhalanin do nabycia we wielu sklepach na południu i północy Chicago. W każdym numerze historia Związku Podhalan, wieści z Podhala, sylwetki działaczy i zasłużonych oraz aktualności polonijne. Podhalanin to magazyn Podhalan w Ameryce. Jedni zachwalają swoje największe kotlety schabowe, inni specjały restauracyjne. My zapraszamy Państwa do najstarszej regionalnej restauracji Związku Podhalan. Bioizba. Wszystko w odpowiedniej wielkości i jakości. A co najważniejsze, smaczne tak, że palce lizać. Stąp do nas, sam się przekonaj. Swojska atmosfera, miła obsługa, atrakcyjne ceny. Restauracja Bioizba oraz sale bankietowe Domu Podhalan przy 4808 South Archer Avenue w Chicago. Po rezerwację zadzwoń 773-523-7632. Siadajcie panie, śniadaneczko gotowe. Jest jajecko i bryndza, masełko wyborowe i dorącek do pańskich Tygodnik Podhalański. Tygodnik Podhalański, najstarsze niezależne pismo regionalne. Mamy informacje z Podhala, Spisza i Orawy. Tygodnik Podhalański, w każdy czwartek. A teraz już z nami. No, chwilkę upłynęło czasu, jak Jurek Jurecki przegadował dla słuchaczy radia na Góralską Nutę, ale jak zwykle, ciągle zajęty, ciągle podróżuje i ciągle jakieś ważne wydarzenia ma do przekazania. Z nami Jurek Jurecki, Tygodnik Podhalański. Jurku, witaj! Dzień dobry, kłaniam się pięknie. Bardzo mi miło państwa, w Państwa studiu i Wojtka studiu w radio na Góralską Nutę. Serdecznie Państwa witam prosto z Zakopanego. Jurku, jak zwykle dużo się dzieje, ale może powiemy słuchaczom, że rozmowa jest nagrywana we czwartek i też dość takie smutne wydarzenie miało miejsce w Cichym. Opowiadaj, bo tam byłeś. No tak, i naprawdę niedawno wróciłem, dlatego że jak się okazało, słuchajcie, zapaliło się całe gospodarstwo. Bardzo, bardzo smutna wiadomość. No, niestety nie udało się go uratować, chociaż część ta parterowa się zachowała, ale ona jest kompletnie zalana wodą. To jest gospodarstwo pana Józefa Kułacha, pewnie go znacie, no ale no cóż, taka tragedia go dopadła. Kilkanaście jednostek straży pożarnej brało udział w akcji ratunkowej. Jednostka ratowniczo-gaśnicza Zakopanego, z Nowego Targu, ochotnicze straży pożarne z Małego Cichego, z Murzasichla, z Poronina. Słuchajcie, no naprawdę bardzo dużo jednostek straży pożarnej. Oczywiście, jak zwykle, niestety na Podhalu był problem z wodą, więc trzeba było tą wodę z daleka ściągnąć. No, strażacy naprawdę mają znakomite sposoby, żeby tą wodę szybko do miejsca pożaru doprowadzić. Oni ustawiają wóz za wozem, między tymi wozami jest rozciągnięty wąż i są rozciągnięte węże i ta woda na szczęście do miejsca, gdzie powinna była dotarła. Akcja ratunkowa trwała naprawdę kilka godzin. Później trzeba było jeszcze zgromadzony na jednej z szop górnej części, dość duża ilość siana trzeba było
to siano zrzucić, bo ono się tliło w środku. Pytanie, co się mogło zdarzyć, to chyba na to nikt nie zna odpowiedzi. Sporo osób mówi, że taki samozapłat może mieć siano i to jest też jeden z powodów, który mógł spowodować się ten pożar, no ale tutaj pewnie na odpowiedź przyjdzie nam poczekać chwilę, dlatego że jednak strażacy tu prowadzą jakieś badanie i myślę, że jakaś odpowiedź będzie. No w każdym razie będzie wielka prośba o pomoc. My będziemy w tygodniku i w papierowym wydaniu i w internecie na stronie Tygodnika Podhalańskiego podawać informacje o tym, w jaki sposób można pomóc, gdzie można przekazać pieniądze panu Kułakowi i jego małżonce, żeby mógł odbudować ten swój dom, ale chcę Państwu powiedzieć, że to już było widać z daleka, jak sąsiedzi, jak ludzie z małego Cichego przychodzili, jak oferowali pomoc, przyjeżdżali traktorami, spychami, jakimiś dźwigami, żeby jak najprędzej brać się za jakieś porządkowanie tego miejsca w tej chwili, no bo najpierw trzeba będzie pewnie usunąć to wszystko, co jest tam popalone, no a później trzeba będzie jakoś myśleć o odbudowie całego tego gospodarstwa. No ale słuchajcie, no w takich sytuacjach naprawdę jest zawsze takie pospolite ruszenie i nie mam żadnych wątpliwości, że będzie ta pomoc. Nawet w trakcie, kiedy robiłem taką relację dzisiaj, pewnie widzieliście też naszych mediach społecznościowych i na stronie Tygodnika Podhalańskiego, no to widziałem, że już odzywaliście się, że będziecie chcieli pomóc i to fajnie, dlatego że rzeczywiście taka pomoc pogorzelcom jest potrzebna i za każdym razem, zawsze jak jest tutaj jakiś pożar na Podhalu, to później ta pomoc płynie zewsząd i między innymi od Was z Chicago, z Waszych kół, Związku Podhalan, także naprawdę już z góry dziękujemy za to. Jurku, wiadomo, że jak zwykle znowu pójdą z pomocą, a szczególnie tutaj nasi chicagowianie, bo przecież Koło Ciche bardzo jest prężnie działające. No i myślę, że całe te ościenne miejscowości, jak jest bieda i trzeba pomóc, to na pewno ta pomoc pójdzie z Chicago. A tak poza tym wiem, że piękną pogodę mieliście na Podhalu. Tak, wakacje. Mamy wakacje. Jest naprawdę fajna pogoda. Dzisiaj co prawda lało, ale wcześniej było naprawdę bardzo ładnie. Idą upały i tutaj nas przestrzegają przed upałami, no bo to trzeba oczywiście uważać. Te upały zazwyczaj na szczęście tu u nas w górach nie są takie jak w całej Polsce. Tu jest jednak górski klimat, w związku z tym zawsze te kilka stopni jest mniej, także jak Polacy chcą się schować i trochę ochłodzić, to zawsze zapraszamy na Podhale, bo tutaj na pewno jest wiele miejsc, gdzie można sobie się ochłodzić. Natomiast trochę to jest tak, że my tak co roku narzekamy, ale rzeczywiście w tym roku jest trochę tych turystów mniej. No i to jest też powód do tego, że górale się martwią, czy rzeczywiście uda się jakoś zarobić w te wakacje. Z wielu kurortów, z wielu miejsc takich turystycznych i z nadmorza też, i z Mazur, no idzie taka informacja, że też tych turystów w tym roku mniej przyjeżdża. Czy to jest jakiś efekt tego, co się w ogóle w Polsce i na świecie dzieje? Czy to jest efekt tego, że mamy mniej pieniędzy, że jest inflacja, bo jest, że ta siła tego naszego pieniądza jest mniejsza niż powinna być i była? Tego, no to trudno, to pewnie jacyś analitycy będą mogli kiedyś oceniać. Natomiast inną rzeczą jest, że my w Zakopanem zazwyczaj ten ruch turystyczny poważny to mamy dopiero od 15 lipca. I do 15 zazwyczaj ich tak kulejemy. No ale będziemy się przyglądać. 15 lipiec to jest taka data, na którą tutaj wszyscy czekaliśmy i zobaczymy, czy tych turystów będzie tak dużo jak zazwyczaj. No atrakcji mnóstwo czeka na tych, którzy do nas docierają, a z takich informacji no to powiem Państwu, że dziś na Krupówkach oprócz tych turystów z Polski to chyba najwięcej jest osób takich w chustach, czyli mamy bardzo, bardzo wielu gości w tej chwili z Bliskiego Wschodu.
Jak zobaczycie gdzieś jakieś obrazki z Zakopanego, no to na Krupówkach no już nikogo to nie dziwi, bo jest bardzo dużo. To są głównie osoby z Emiratów Arabskich. Są biura podróży, które uruchomiły linie lotnicze do Krakowa i ich jest tutaj naprawdę dużo. No i takie ciekawostki wam powiem, między innymi niektóre z naszych tutaj restauracji podhalańskich zmieniają nieco menu. No i proszę sobie wyobrazić, że jest nawet taka już w tej chwili restauracja w Kasprowym. To jest Kasprowy Wierch, to jest taki hotel, nie ten na wysoko, na górze, hotel Kasprowy Mercure, tylko to jest taki stary budynek na samych górach, górze Krupówek, po prawej stronie pewnie, gdzie się tam o niego otarliście spacerując. No i tam była restauracja i właściciel wymyślił, że natychmiast przerobi tą restaurację na pod gości właśnie z Bliskiego Wschodu. No i już widzę, że są reklamy po arabsku wypisane i oferta, że jest kuchnia halal. Halal to przecież wiemy o tym, że to jest specjalne jedzenie, które ma trafić właśnie dla takich klientów, którzy, dla muzułmanów, którzy takie jedzenie jedzą. No to wiadomo, że... Jurku, jeżeli pozwól, że ci przerwę, ale to, tak, to dla nas nie bardzo zaskakuje, to nas nie zaskakuje z tego względu, że my tutaj mieszkamy w Bridgeview i tu jest bardzo ogromne środowisko muzułmańskie i tej halal historii my się uczyli dość mocno. To jest, wiesz co, tu akurat z baraniną trafili w dziesiątkę, bo jeżeli baranina jest tylko odpowiednio w nasz sposób góralski, jak to się mówi, to jagnię zarżnięte, to podaje się im to, bo wiadomo, że tam nie ma szans na jakąkolwiek wieprzowinę, ale jeżeli chodzi o jagnięcinę, no to tutaj akurat może mu się to udać, ten śpas. Tak, ale ja ci powiem, że ja obserwowałem właśnie ostatnio, tak sobie siadłem na murku i obserwowałem, jakich ma gości. To w większości właśnie ma gości z Bliskiego Wschodu. Myślałem, że oni się będą tam mieszać, ale nie, od razu wyczaili tą restaurację. No i facet chyba trafił w dziesiątkę. Jeszcze zatrudnił sobie jakąś taki zespół właśnie śpiewający arabski, także rozmawiałem z nim, powiedział mi, że nawet chce znaleźć jakąś grupę, która oferuje taniec brzucha, żeby im jeszcze umilić pobyt. No to wiesz, no biznes. To biznes, co jest, widzisz, jak się ma pomysł na biznes, to można zrobić, prawda? Tak, no jasne. No więc ten biznes się tam pewnie nie będzie kręcił, póki będą ci turyści. Ja powiem państwu, że jak rozmawiam z fiakrami, no to oni są zachwyceni, dlatego że być może, że ta inflacja sprawiła, że Polacy nie bardzo mają dudki na to, żeby siadać do fiakra. A poza tym to jest też taki okres, kiedy przyjeżdżają całe rodziny z dziećmi, więc to byłby duży wydatek. No, w związku z tym nasi fiakrzy wożą na tych swoich konikach, słuchajcie, właśnie gości z Bliskiego Wschodu. No, to są obrazki, które niektórych zaskakują, no ale tak to jest, no tak to wygląda. No takie mamy, lepiej, takie Jurku, mamy wakacje. Lepiej może ci jak ci czarni, tak jak w Paryżu, wiesz? Boż lepiej ci jak ci czarni w Paryżu. Słuchaj, no generalnie to, tutaj jak wiesz, my dla nas tutaj na Podhalu w naszym kurorcie, my każdego witamy serdecznie i dla nas jest ważne, żeby go przyjąć i żeby nas turyści nie omijali, my przecież z nich żyjemy, no wszyscy praktycznie rzecz biorąc, nawet ci, którzy, no i pośrednio, i bezpośrednio, i kwaterodawcy, ci, którzy mają hotele, i ci, którzy dowożą, taksówkarze, to wszystko przecież żyje z turystów, my bez tych turystów byśmy tutaj absolutnie nie przeżyli zbyt długo, ale zmieniając temat, to jeszcze wam powiem tak o takich trudnościach, które tutaj są przeróżnych przy okazji, na przykład nie wiem, ale tak obserwowałem, Chicago to jest jakoś dobrze zorganizowane, my mamy w tej chwili na przykład
I też tak obserwuję, jak się to skończy. Zalew, słuchajcie, hulajnóg. Hulajnogi, doskonale wiecie, co to są urządzenia. One były fajne, póki ich nie było takiej ilości. W tej chwili jest kilka czy kilkanaście firm, które oferują te hulajnogi na ulicach. No i słuchajcie, w tej chwili Straż Miejska w takim Zakopanem, no dwoi się troi, żeby te hulajnogi stały równo, nie, żeby nie stały na całych chodnikach. No i ten bój z hulajnogami trwa. Dla jednych, jedni uważają, że jest fajnie, bo można się szybko przemieszczać bezboleśnie, bo te hulajnogi przecież bardzo szybko pozwalają przejechać z miejsca jednego do drugiego, ale z drugiej strony naprawdę są często takim problemem dla pieszych głównie, jeśli te hulajnogi gdzieś stoją na środku. Ale z drugiej strony, tak przy okazji hulajnóg powiem, że Zakopane jest kompletnie rozkopane w tej chwili. Nasze miejscowe władze postanowiły, jak nie wiem, na 3-4 wszystkie drogi remontować. W związku z tym nieprawdopodobne korki mamy. Wszędzie trzeba stać w tych korkach. Każda ulica jest remontowana, jak nie jezdnia, to chodnik, jak nie chodnik, to jezdnia. No oprócz tego przecież doskonale wiecie, bo myśmy już o tym rozmawiali, że będzie nowy dworzec kolejowy i autobusowy w Zakopanem. On już się kończy na szczęście, ale powiem wam, wygląda fajnie. To będzie fajne miejsce. Wreszcie po latach nie będzie takiego dziadostwa, jak było, bo nie wiem, czy pamiętacie, dworzec autobusowy w Zakopanem, to był koszmar. W tej chwili to fajnie wygląda, będzie też poziomowy, dwupoziomowy, z tego co pamiętam, czy trzypoziomowy parking, będzie miejsce dla autokarów, dla busów, także pod tym względem jest ok. No i ale oczywiście tam też jest wszystko solidnie rozkopane. No i druga inwestycja potężna, która trwa i też w środku lata, no to nie jest łatwe, mianowicie cała przebudowa Kuźnic, czyli miejsca, gdzie jest dolna stacja kolejki na Kasprowy Wierch, no tam jest ogromna, wielka inwestycja, leje się tam beton równo. To będzie takie miejsce komunikacyjne, gdzie będzie w podziemiu, do podziemia będą wjeżdżać busy, auto i taksówki. No i w tym podziemiu, pod tą główną płytą będzie się działo, właśnie będzie tam przeładunek i turystów i tego wszystkiego, co do Kuźnic dojeżdża. Na górze będzie taka dość znaczna płyta. Pytanie, czy tam się pojawi jakaś roślinność. Mam nadzieję, że tam pomyślą o tym, żeby było trochę zielono, no bo żeby to nie było znowu taka patelnia betonowa, którą nasze władze lubią robić, a potem łapią się za głowę, że ludzie się nie mają gdzie schować przed promieniami słonecznymi, czy też schować do cienia. No ale to tak z nami bywa. Natomiast to jest kolejna inwestycja naprawdę, naprawdę spora. Jedni nasi, ci, którzy złośliwcy twierdzą, że te wszystkie remonty to dlatego, że niebawem będą wybory, w związku z tym władze chcą się przypodobać, że tyle robią, ale ja myślę, że dobrze, że się takie rzeczy robi, bo wiadomo, że to nasze miasta muszą jakoś wyglądać coraz lepiej, a nie coraz gorzej. Także te remonty są na pewno potrzebne. Mamy też perełkę jedną, która pewnie was też rozbawi. Myśmy tak przez wiele, wiele lat, jak już mówimy o tym turystycznym Zakopanem, walczyli o to, że w mieście nie ma toalet, prawda, że nie ma nigdzie, gdzie siusiu zrobić. I ludzie się skarżyli, że turyści chodzą do lasu, że gdzieś wchodzą do jakichś na klatkach schodowych, właściciele kamieni się denerwowali. Latami, przez lata też w tygodniku pisaliśmy o tym, że to jest wstyd, że nie ma tych toalet i słuchajcie, i nagle w tej chwili równocześnie budowanych jest w centrum miasta 5 takich automatycznych toalet, także wreszcie będzie ok. No to z takich gospodarczych ciekawostek tak wygląda sytuacja. Ale jeszcze, jeśli mi pozwolisz, czy mogę jeszcze coś powiedzieć, to... Zasłuchałem się i ci nie mam zamiaru w ogóle przeszkadzać. Opowiadaj, bo tak cię dawno nie było, że te informacje są nam potrzebne. To wynoszę się w takim razie na chwilę, z Tatr i z Zakopanego i przenoszę się do
Szczawnicy, a dlatego dzisiaj krążę tylko po kurortach, no bo są wakacje, w związku z tym to są te miejsca, które są wybierane przez turystów. Słuchajcie, byłem dzisiaj zresztą też w Szczawnicy. Szczawnicy, Flisacy mają naprawdę pełne ręce roboty. Jak będziecie kiedyś, to wpadnijcie tutaj. Przepiękna, słuchajcie, ścieżka rowerowa ze Szczawnicy wzdłuż Dunajca do Czerwonego Klasztoru na Słowacji albo do Leśnicy. To są dwie miejscowości takie, które są w zasięgu właśnie takiej wycieczki rowerowej. Blisko do Leśniczcy, tam jest też karczma fajna, no, po góralsku Słowacy grają. No albo dalsza, taka ponad 7 kilometrów do Czerwonego Klasztoru, bardzo przepiękne miejsce. Czerwony Klasztor jest dokładnie po drugiej stronie Dunajca, są Sromowce. Także ktoś planuje jakąś fajną wycieczkę rowerową, no to jest bajka, powiem wam. Jazda na rowerze wzdłuż Dunajca z widokiem na Dunajec, po którym płyną flisackie łodzie, ale nie tylko, dlatego że w tej chwili po tym Dunajcu naszym to płynie wszystko, co pływa. Pontony, kajaki, no cuda. I jeszcze flisacy. To oczywiście też jest trochę, tworzy różne konflikty, dlatego że do niedawna, jeszcze do parę lat temu, to Flisacy mieli monopol na Dunajec, bo nie byliśmy tak bogaci, żebyśmy mieli jakieś pontony. No ale te pontony się pojawiły i firmy, które robią taki rafting, spływy pontonowe, jest ich teraz, jak powstają jak grzyby po deszczu. No i turyści, niektórzy też wybierają właśnie takie raftingi i konkurują z Flisakami. No i to nie jest dla Flisaków na pewno dobra wiadomość, zwłaszcza że jeszcze mają konkurencję ze strony Flisaków słowackich. Także się martwią, ale ja patrzę na te łodzie, jak płyną, słuchajcie, to jest, no, naprawdę tych łodzi płynie bardzo, bardzo dużo. No będziemy pewnie oceniać na końcu sezonu, ilu spłynęło Polaków z Flisakami, bo oni zawsze podają tą informację. Ja i tak sądzę, tak przyglądając się, jak jest ruch na wodzie, że i tak Flisacy wygrywają z tymi wszystkimi innymi pontonami, kajakami. Ale frajda jest niesamowita, bo to przecież, słuchajcie, płynięcie, naprawdę piękna pogoda. Wyobraźcie sobie w cieniu Sokolicy czy Trzech Koron. Pieniny są przepiękne. I sama Szczawnica jest urokliwa i naprawdę warto tutaj wypoczywać, bo ona jest spokojna. Oprócz tego w upały jest bardzo fajna, dlatego że przecież doskonale Państwo wiecie, że przez Szczawnicę przepływa taka górski potok, który się nazywa Grajcarek. On jest pocięty takimi kaskadami, pod każdą kaskadą się tworzą takie małe baseny. No jak jest temperatura 30 stopni Celsjusza, no to kąpanie się w tej wodzie, czy też leżenie w tej wodzie górskiej, zimnej, kapitalna metoda na to, żeby się ochłodzić. I teraz, takie ciekawostki. Takie fajne nam dałeś, takiego na te ciepłe temperatury w końcu tutaj w Chicago, chociaż powiem ci, że u nas dość mocno popadała, ten deszcz był potrzebny, nawet mieliśmy huragan, taki konkretny, ale wiesz, no zaś nic tam wielkiego, dobrze trochę podyło i dobrze polało, także Jurku, a my się radujemy na te wiadomości, które nam przekazujesz i myślę, wydaje, tak, że... Tak, ale ja mam jeszcze na koniec będę miał jeszcze na koniec mam jeszcze wielką prośbę do was, słuchajcie, ponieważ my mamy problem nie tylko z hulajnogami, ale mamy też problem z takimi zwierzakami, które do nas z Tatr schodzą. Myślę, mówię tu o jeleniach, łaniach, które zaczęły, słuchajcie, schodzić do miasta. Tak jak pojawiały się nam tutaj niedźwiedzie i małe i duże, i mamy z dziećmi, no ale jakoś to jest monitorowane w miarę i one też nie przychodzą w ciągu dnia na szczęście, tylko gdzieś tak się pojawiają w nocy, wieczorami. No też był z tym problem, ale w tej chwili jakby go już nie ma. Natomiast wielkim problemem są łanie i jelenie, które chodzą dosłownie po ulicach. No a co je ściągnęło? No ściągnęły je kosze na śmiecie i
pełne różnych smakołyków, ale jeszcze to jedzenie jest najczęściej wrzucane do tych koszy miejskich, które są ogólnie dostępne w jakichś woreczkach plastikowych i proszę sobie wyobrazić, że te łanie i te jelenie wstawiają głowy do tych koszy i wyjadają te smakołyki dla nich, które są w tych siatkach, no i tragedia, no bo zdajecie sobie sprawę, jak takie zwierzę dzikie, które zje taką plastikową torbę, no to ono ginie niestety. Może tego na ulicy nie widać, ale ono wróci do lasu i gdzieś tam padnie, bo no przecież nie strawi reklamówki, prawda, takiej plastikowej torby. No i dziś ruszyliśmy z taką wielką akcją w Zakopanem, bo my od jakiegoś czasu wzywaliśmy burmistrza do tego, żeby miasto zainwestowało w kosze, które będą zamykane, żeby dzikie zwierzęta po prostu nie wyjadały z tych koszy. No i robimy taką akcję, nawet uruchomiliśmy taką petycję, jak Państwo możecie, to wesprzyjcie tą petycję na stronie tygodnika 24tp.pl i na Facebooku tygodnikowym i na Twitterze i na Instagramie jest link do tej petycji i znajdziecie ją bez żadnego problemu, bo my ją dzisiaj od rana publikujemy i tam podpiszcie się pod tą akcją. W tej chwili już jest kilkaset osób podpisanych, ale im więcej, tym lepiej, żeby miasto jednak wyłożyło kasę i wymieniło te kosze, które ściągają te zwierzaki z Tatr. To nie stanie się oczywiście natychmiast, bo one się w tej chwili już przyzwyczaiły. One są fotografowane przez turystów, którzy są zachwyceni, że spotykają dzikie zwierzęta na swojej drodze, no, na chodnikach. Ale to naprawdę nie jest pozytywny obrazek. No, turyści się różnie zachowują. Jedni dokarmiają jeszcze dodatkowo. Ktoś tam widziałem, jak kupował marchewki w sklepie warzywnym, żeby mieć dla łani, którą gdzieś tam obserwował. No ale to ich miejsce jest w lesie, w górach, a nie na ulicy, gdzie jeżdżą samochody, gdzie chodzą ludzie. W związku z tym ta akcja "Nie zabijajcie jeleni, zamknijcie kosze", tak się nazywa, tak sobie ją wymyśliliśmy. To jest hasło do władzy Zakopanego, żeby trochę nimi wstrząsnąć, bo to nie jest żadna inwestycja. Wymiana tych koszy na zamykane, tak żeby to zwierzę nie zajrzało do środka, nie wyciągnęło tej plastikowej torby ze środka, to naprawdę nie jest żaden problem dla takiego miasta jak Zakopane. Możliwe... Także poprzyjcie nas, bardzo was prosimy. Możliwe, że trzeba będzie tylko podorabiać może jakieś takie przykrywki odchylane do tych, co są już na tym. To nie jest żaden problem, tylko trzeba chcieć. Tak, prawda? Jest. Jurku, ale no ja ci powiem jedną rzecz. Tego się domagamy. Tak, ja ci powiem jedną rzecz. W 2019 roku, jak byliśmy całą rodziną w Polsce na Podhalu, to nad Morskim Okiem mieliśmy okazję spotkać i sfotografować się takim pięknym rogaczem. Był taki bardzo, bardzo przyjazny. Wiesz, też te już ludzie te narzekali, że nie dokarmiać tych jeleni, ale on już był tak oswojony, tak, że tak. Nawet co można było z nim zrobić selfie, wyobraź sobie. I to było mam piękne zdjęcie z dziećmi nad morskim okiem. Tak. No jeszcze selfie z rogaczem to jest pół biedy, gorzej jak są tacy turyści, którzy lubią sobie zrobić selfie z niedźwiedziem. No to już lepiej uważać. No to już ich ryzyko. Jurku, świetne informacje. Naprawdę tak, musisz częściej zaglądać serdecznie do tego radia. Pozdrawiamy cię bardzo serdecznie i taką garść fajnych informacji ciekawych. A ja was serdecznie pozdrawiam. Przyjeżdżaj znowu do nas, i a jak nie to odzywaj się. I przyjeżdżajcie na wakacje na Podhale, koniecznie. I oczywiście zapraszasz zawsze, jak są w Zakopanem, pytać o tygodnik podhalański. Mogą odwiedzić redakcję tygodnika podhalańskiego? Jak najbardziej zapraszamy, a pamiętajcie, że w sklepach macie też tygodnik u siebie. Jak najbardziej. Także kupujcie. Dla słuchaczy Radia na Góralską Nutę. Dla słuchaczy Radia na Góralską Nutę Jurek Jurecki, tygodnik podhalański. Jurku, dziękujemy, do usłyszenia znowu. Cześć. Dzięki. Siadajcie, panie. Śniadoneczko gotowe. Jest jajecko i bryndza, masełko wyborowe i dorącek do pańskich Tygodnik Podhalański. Tygodnik Podhalański. Najstarsze niezależne pismo regionalne. Mamy informacje z Podhala, Spisza i Orawy. Tygodnik Podhalański. W każdy czwartek.
Właściciele Shop & Safe Market oraz cały personel serdecznie zapraszają do wszystkich swoich lokalizacji. Nadszedł już czas, aby z wielką radością poinformować całą Polonię, że sieć największych supermarketów polskich właścicieli posiada własną linię produkcyjną wyrobów wędliniarskich. Wyroby te są gwarantowane najwyższą jakością mięsa, przygotowanych pod okiem najlepszych specjalistów. Naprawdę nie zawierają żadnych środków konserwujących, a najważniejsze, że długo trzymają się smacznie i świeżo w lodówce. Szukajcie i próbujcie we wszystkich lokalizacjach Shop & Safe Market. Prawdziwy polski smak wędlin tylko w Shop & Safe Market. Spotkajmy się w Shop & Safe Market. Nasza Unia to największa instytucja finansowa poza granicami Polski. Nasza Unia to ponad 2 miliardy w aktywach i ponad 100 tysięcy członków. Nasza Unia to atrakcyjne konta oszczędnościowe i czekowe. Nasza Unia to szeroki wachlarz pożyczek konsumenckich i hipotecznych z konkurencyjnym oprocentowaniem. Nasza Unia to szybki dostęp do swoich funduszy dzięki bankowości internetowej i mobilnej oraz sieci bezpłatnych bankomatów. Nasza Unia to budowanie silnej Polonii. Nasza Unia to tradycja w nowoczesnym wydaniu. Taka jest właśnie Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa. Zostań członkiem już dziś. Dołącz do nas online na www.naszaunia.com lub pod numerem 1-855-773-2848. Nasza Unia to więcej niż bank. Obowiązują zasady członkowstwa. PSFCU is federally insured by NCUA and is an equal opportunity lender. Wysyłasz paczki do Polski? Aha. A jak wysyłasz? Tylko przez Polamer, bo to jedyna prawdziwa, duża, polonijna firma wysyłkowa. Ma polskich właścicieli i zarząd, który od 50 lat wspiera Polonię. Polonijne organizacje, kościoły, szkoły i zawsze można na nich liczyć. A do tego paczki dochodzą najszybciej, więc jeśli wysyłać, to tylko przez Polamer. Razem budujemy naszą siłę. Popierajmy swoich. Wysyłaj przez Polamer. Adresy biur znajdziesz na stronie polamerusa.com oraz pod numerem 773-685-8222. Polamer. Jedyna taka firma. Droga Lidio, kiedy dowiedziałem się, że chcesz przyjechać do radia na Góralską Nutę, ucieszyłem się niezmiernie, bo mówisz, ja pamiętam, ja tam byłam, ja znam to miejsce, było wtedy inne, były inne kolory, była inna oprawa. Powiem ci, że jesteś bardzo interesującą osobą i z największą radością przyjąłem tą wiadomość, że będziesz u mnie w studiu. Ladies and gentlemen, szanowne panie i panowie, krzestne matki i krzestne ojce, przed wami Lidia Iwanowska. Lidio, witaj i po góralsku zawsze godom, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Piękne przywitanie, dziękuję. Powiedz, opowiadaj, bo jestem, aż normalnie dostałem gęsiej skórki w tym momencie, kiedy przychodzi ten moment, kiedy usłyszycie państwo, kto to jest Lidia Iwanowska i jak wielką postacią jest w tym, co robi, w tym, co osiągnęła i w tym, co dokonała również. No, w taki sposób mnie powitałeś, że powiem ci, słuchając muzyki, pomyślałam, jakby było wspaniale, to totalnie nie na ten temat, który będziemy mieli, ale też na ten temat. Gdyby moja matka znała tę muzykę,
to nie były czasy, że mogliśmy jeszcze sobie ściągnąć z internetu coś, prawda? I słuchać coś na góralską nutę, ale kobieta uwielbiała taniec, uwielbiała radość. Niestety zmarła przez cukrzycę. Zmarła, ponieważ nie było pomocy, był rak trzustki i odeszła. Ale zaprosiłam ją tutaj na nasze spotkanie i wiem, że w jakiś magicznie piękny, duchowy sposób jest ze mną. Jest z nami tutaj dzisiaj? O mój Musi być, kocha. Musi być, bo mnie kocha bardzo. Lidia, opowiedz nam trochę o sobie. Jesteś bardzo interesującą osobą, a opowiadaj. Twój czas, oddaję Ci mikrofon. Tak sobie myślę, jakbym była po drugiej stronie, co byście kochani chcieli dowiedzieć się, jakie pytania chcielibyście mi zadać. Więc gdybym była po tej drugiej stronie, chciałabym wiedzieć, co ta kobieta przeżyła, ale nie może z detalami, tylko ogólnie. Więc zawsze spotykała mnie choroba od dziecka. Kiedy byłam małą dziewczynką, już chorowałam, nie chcę wchodzić w detale, bo to nikogo nie interesuje, ale w wieku 15 lat byłam w Centrum Zdrowia Dziecka, w tym takim dużym szpitalu w Międzylesiu w Warszawie, ponieważ nie mogli lekarze dowiedzieć się, co jest przyczyną, że mam non-stop temperaturę, non-stop mam gorączki, bardzo się źle czuję, brak energii, zapalenia w całym organizmie, antybiotyki nie działają, nic nie działają. I w końcu mama zrobiła wszystko, że wyjechałam do Stanów Zjednoczonych i praktycznie tylko po to, żeby znaleźć odpowiedź na moje wszystkie choroby, na to, żebym nie chorowała na przyszłość. I powiem wam, kochani, że dopiero tutaj rozpoczęły się wszystkie moje bolączki chorobowe, bo na dobrą sprawę to jest tak, kiedy nie zaradzimy sobie w początkowych stadiach chorobowych, to każda choroba, każdy stan zapalny rozwija się dalej. I czy to jest neurologia, tak jak w moim przypadku było stwardnienie rozsiane, był rak skóry, były wrzody krwawiące na żołądku, tylko 6, no ale wystarczająco dużo, żeby lekarze chcieli wyciąć 2/3 żołądka, czyli rozwijały się te choroby, rozwijały i końca nie było. I była renta inwalidzka i dalej była tylko choroba i lekarze mówili, że do roku czasu i kochana moja znajoma Agnieszka Topolska zdecydowała się też stworzyć film dokumentalny, gdzie zaprosiła mnie do tego filmu i z grupą przepięknych 4 osób, mężczyzn, powiedzieliśmy taką krótką swoją historię, co to znaczy mieć wiarę, co to znaczy mieć w sobie ten zalążek siły, tego światła, jakkolwiek go nazwiecie, nie chcę iść w górnolotne określenia, ale wszyscy wiecie, o co mi chodzi. Jeżeli ktoś ma w sobie ten płomień światła tego życia, myślę, że to nie jego czas, żeby odszedł z tej ziemi. Pomimo, że czasami dostanie diagnozę, która wydaje się, że jest nieuleczalną diagnozą, tak? Bo jest na przykład czy stwardnienie rozsiane, czy są problemy bardzo poważne, wysokie ciśnienie, jest cukrzyca, tak jak wspominałam, moja mamusia odeszła przez cukrzycę, kiedy byłam dzieckiem, więc może moim taką prośbą do was jest, nigdy nie poddawajcie się i nie połknijcie tego bakcyla, że tak naprawdę to jest to choroba nieuleczalna. Ponieważ ze swojego doświadczenia wiem i ze doświadczenia ludzi, których przyjmuję, klientów, pacjentów, że ten, który ma ten żar w sobie, ten prawdziwy płomień życia, nie traci tego życia. On po prostu rozwija w sobie zdrowie. Ponieważ zdrowie jest organiczne, ono jest dalej w nas, tylko my robimy rzeczy, które nie służą naszym komórkom, nie służą naszej witalności, nie służą naszemu systemowi odpornościowemu i dlatego chorujemy głębiej, dostajemy więcej tabletek. To nie jest tak, że każdy człowiek wyjdzie ze stwardnienia rozsianego, to nie jest tak, że każdy człowiek uchroni się od raka, nie. Ponieważ jest to jak gdyby całokształt działania, a nie każdy człowiek chce działać na wskroś do końca. Są ludzie, którzy chcą spróbować troszeczkę, zobaczyć, czy już za 2-3 razy po przyjściu do mnie nie ma tej choroby. Tak, to nie działa. To działa tak, że organizm codziennie, każdego momentu, bo w jednej sekundzie to jest tylko około 1300 reakcji biochemicznych, one tworzą albo zdrowie, albo chorobę. Jeżeli włożymy na nasz talerz naszego porannego jedzonka, na nasz talerz, powiedzmy, w południe, na nasz talerz wieczorem,
tylko i wyłącznie zdrowie, szansa jest większa, że to zdrowie uzyskamy. Jeżeli oczyścimy organizm, bo mamy zanieczyszczone nerki, krew, mamy wysokie ciśnienie, sercu jest bardzo trudno pompować krew, która jest oleista, która ma cholesterol, która ma tłuszcz, która ma toksynację, więc serce słabnie. Czyli jak serce troszeczkę słabnie, razem z sercem słabnie nam mózg, słabną nam nerki, słabnie nam wątroba. Czyli musimy oprócz tego odżywiania włączyć też element oczyszczania organizmu, bardzo głębokiego. Ja to wszystko zrobiłam dla siebie, czyli zanim zaczęłam pracować i dawać to, ten oddech świeżości i zdrowia dla drugiego człowieka, aby mógł wyjść z chorób, z których niby się nie wychodzi, musiałam sama zrozumieć wszystko na swój temat, jak ten mój organizm działa. On działa bardzo podobnie jak twój organizm. Ale co jest jeszcze potrzebne do odżywiania, oczyszczenia, odbudowy organizmu i odstresowania? Ta wiara w to, że mi się uda, Wojtek. Ta wiara jest nadrzędną rzeczą, bo jeżeli nie mam tej wiary, to ja nie będę działać w tym kierunku, prawda? Tylko powiem, no to trudno, no już ktoś określił, że jest po mnie, więc ja już tą dróżką idę w dół. Także nie będę wchodziła dzisiaj w religię, w to, w czytania, prawda, biblijne. Ale gdy się troszeczkę zagłębimy, to przeczytamy bardzo dużo. Co to znaczy wiara, prawda? Nie wolno poddawać się, prawda? Nie ma czegoś takiego jak poddanie. Nie ma poddawania się. Jest to wszystko, czego szukamy, jest w nas. I jak naprawdę dotrzemy do źródła tego piękna w sobie, nie będziemy jeść rzeczy, które są marne dla naszego organizmu, które są już w zalążku nieczynne, niezdrowe. Nie dają nam żadnego potencjału zdrowia, a my szukamy zdrowia. Więc może szukajmy tego zdrowia od początku i do końca w naturze. Nie szukajmy w syntetyce, w trójakach pewnego rodzaju, które jemy. Zatem z tego, co wiem, Lidio, to tak był stworzony też świat, że przecież cała medycyna jest wszystko na tym świecie istnieje, co potrafiło uzdrowić, uchronić człowieka. Tylko niestety koncerny, biznesy, money spowodowały to, co jest dzisiaj, że ludzie nagminnie umierają na raka i są różne choroby takie, które aż teraz już w ogóle po COVID-zie to się dopiero zacznie sortacja i no i czystka. Nie chcemy tego zbyt głośno mówić, ale wiesz doskonale, o czym mówię. Styl życia jest niesprzyjający życiu, niesprzyjający zdrowiu. I ludzie nie za bardzo rozumieją, jakiego innego rodzaju styl życia by stworzył te warunki zdrowotne. I wtedy, kiedy właśnie ten człowiek decyduje się poznać ten inny styl życia, bo on nie jest toksyczny, ten inny styl życia. On nie daje warunków umniejszenia stanu zdrowotnego, tylko totalnie stworzenia zdrowia, jeszcze raz, pomimo, że tego zdrowia nie ma, ale tak jak mówię, jak ten człowiek żyje i dalej w nim serce bije, to zdrowie, to życie nigdzie nie odeszło, ono dalej jest w tym człowieku, tylko trzeba dotrzeć do jego źródła i trzeba zrozumieć i trzeba stworzyć. I ty masz jakąś receptę na to? Moją receptą jest stworzenie warunków indywidualnych dla każdego, kto mnie słucha, kto chce oczywiście, odżyć jeszcze raz i wrócić nawet do takiego zdrowia, którego nigdy nie miał wcześniej. Czyli zawsze rozpoczynam tak zwaną ewaluacją, assessment, czyli spotkaniem tym pierwszym, gdzie dowiaduję się najwięcej na temat bolączek tego człowieka, przez co przeszedł, co mu nie pomogło, w jakim miejscu jest teraz, w tym momencie, kiedy go spotykam. I na podstawie nie tylko tej opowieści, nie tylko tych symptomów, ale też fajnie jest przynieść do mnie morfologię krwi, jakiekolwiek badania, które macie. I ty się na tym wszystkim znasz? Tak, bo tylko 13 lat to studiowałam. Także nie wiem, czy to jest dużo, czy mało. To jest dużo. Ale wystarcza mi to na to. A więc wyniki badań, wynik krwi morfologiczne, tak się to nazywa, prawda? Tak, oby. To pozwoli ci na sprawdzenie? Bo wiem wtedy, jak działają nerki, wiem, jak działa wątroba, wiem, jak działa tarczyca. Tam jest praktycznie wszystko napisane, pomimo, że nawet jak jest źle, za 2, za 3 miesiące, za 4 powiedzmy, już takim gorszym, prawda, wymiarze dłuższego czasu, ten człowiek pójdzie sobie i sprawdzi wszystko. Czyli to wszystko, co ja robię, jest do sprawdzenia. Ale tak jak mówię, to nie jest dla ludzi, którzy są słabego charakteru. Bo słaby charakter powie, no chwila, moment, ja byłem u niej raz, ja dalej choruję. Byłem dwa,
ale jeszcze nie jestem zdrowy, to chyba nie jest to, prawda? Nie. Czyli jest za mało troszeczkę zrozumienia, bo ja widzę, że podlegamy złudzie, że będziemy zdrowi po 20-30 latach tabletkowania się, tak, to jest też, a my mamy to jest, zdrowie w tak, sobie. Bo to też, Lidio, to też czasami polega na tym, że jak boli głowa, to się weźmie tabletkę i przestanie boleć, ale to tylko to jest takie chwilowe zapobieganie, bo jeżeli kogoś notorycznie non-stop boli głowa, to znaczy, że jest problem. Ale jak się jest na kacu i ma się tak zwany hangover, no to tą tabletkę zażyjesz i potem już jest, wracamy do normy, prawda? Ale jeżeli kogoś ciągle boli głowa, to coś tam jest nie tak. Jeżeli zaćmimy siebie tabletką, ulegamy złudzie, że coś się stało lepiej, prawda? Mhm. Tylko, że ten problem może istnieć dalej i szansa jest, że on istnieje dalej. Czy ten ból, to cierpienie, ja nie mówię, że to jest dobra rzecz, bo nikt nie chce, ja też nie chciałam cierpieć. Także szukałam odpowiedzi, szukałam rozwiązania i go znalazłam. Także jeżeli coś nam się dzieje i mamy wysokie ciśnienie, przychodzą do mnie ludzie od lat, którzy mają nawet 3 tabletki na ciśnienie i mieli powiedziane, że już nigdy nie zejdą z tych tabletek i my wszystko podważamy. Dlaczego podważamy? Dlatego, że warto. Dlatego, że warto być zdrowym jeszcze raz. Warto być na tyle zdrowym, że tabletka nie będzie już potrzebna. Jeszcze jedną rzecz, my nie odsuwamy tabletek. My nie wyrzucamy tabletek do kosza, pomimo, że ja tak zrobiłam, pomimo, że tak jak mówię, stosuję totalnie inną metodę, dopiero jak dochodzimy do zdrowia, wyniki pokazują i my się czujemy świetnie. A więc nie chcesz się nazywać żadnym znachorem? Nie chcesz się nazywać żadnym znachorem? Ja nie jestem, ja nie wiem nawet, co to znaczy znachor. Nie wiesz nawet, co to znaczy. Mam edukację, tak, w neuroendokrynologii, specjalizację, odmładzania organizmu ludzkiego, inne tam jeszcze szkoły, temat serca i tak dalej, aha, Instytut Matematyki Serca, ale bardzo głęboko, zanim nawet poszłam do tych szkół, rozumiałam esencję biologii naszego zdrowia i co nam pomaga, żebyśmy sami mogli zreperować, powiedzmy, mózg, kiedy za dobrze nie działa. Miałam stwardnienie rozsiane, jedną z chorób. A to jest podobno choroba nieuleczalna. Niby coś tam teraz wynaleźli w tej dziedzinie, ale to podobno jest choroba nieuleczalna. Chcesz powiedzieć, że... No, chcę powiedzieć, że na przykład mój kuzyn zmarł przez stwardnienie rozsiane i męczył się niesamowicie. Zmarł w Polsce w hospice jako młody człowiek. Więc ja miałam gdzieś tak do roku czasu jako tako wegetować, ale potem miało być po mnie. Także nie jest tak, no bo siedzę z Wojtkiem i rozmawiam, prawda? Mam papiery, gdzie mózg pokazywał, że mózg był niefunkcjonalny, dlatego dostałam rentę inwalidzką. Nie starałam się o rentę, ja po prostu ją dostałam w 2 tygodnie, dlatego że wszystkie parametry pokazywały, że mózg wysiadł, że nigdy nie wrócę. I powiem wam, kochani, że kiedy człowiek przeżyje tego typu powstanie jeszcze raz do źródła zdrowia, nigdy więcej nikt mu nie powie, że musi chorować, ponieważ ja wiedziałam, że moje ciało to pokazywało, no bo choroba po prostu była wycofana i renta inwalidzka została również wycofana, tylko dlatego, że sama doszłam do zdrowia swojego mózgu, do zdrowia neurologii. Także cokolwiek by się działo w departamencie, czy kardiologii, czy systemu trawiennego, czy systemu hormonalnego, lata pracy właśnie z ludźmi kochanymi, którzy chcą być zdrowi, pokazują, że każda choroba jest w stanie opuścić człowieka, no bo ona nie chce siedzieć w człowieku, tylko my coś robimy, że dalej ją utrzymujemy. Także róbmy te rzeczy, które wyswobodzą nas i dadzą nam oddech zdrowia jeszcze raz. Tak jak mówię, to jest odżywianie, to jest oczyszczanie, to jest odbudowa organizmu, to jest odstresowanie. Tak, jest troszeczkę rzeczy, ja zliczyłam 4 rzeczy na palcach do zrobienia, ale to jest bardzo mało w porównaniu z tym, Lidio, że choroba znika i nie musimy więcej cierpieć. Przegram ci piękny utwór Andrzeja Brandstettera i nie myśl sobie, że bez powodu prezentuję tego artystę. Andrzej Brandstetter niestety choruje na chorobę stwardnienie rozsiane. Naprawdę? Tak, Andrzej Brandstetter choruje i właśnie tutaj mam płytę Moje pociesenie. Oh. Teraz Basia Giewont akurat śpiewa, gościca Giewont, ale czekaj, ale jeszcze... Na
Adam Sznoba, kompozytor, wspaniałe nagranie, moje pocieszenie, przepiękne, przepiękny utwór, dlatego właśnie zaprezentowałem to nagranie, ten utwór z tej płyty, bo to przecież jakby nie było to, co mówię, Andrzej Brandstetter choruje na chorobę stwardnienia rozsianego. Szanowni Państwo, w studiu Radia na Góralską Nutę pani Lidia Iwanowska opowiada o wielkim swoim doświadczeniu życiowym i chce się swoimi doświadczeniami życiowymi podzielić ze słuchaczami, z widzami, bo ta część też będzie prezentowana w Radiu na Góralską Nutę i tutaj w naszym studiu. Lidio, droga Lidio, kontynuuj dalej, proszę. Może nie tyle na mój temat, tylko na temat tych odważnych ludzi, którzy absolutnie nie połknęli właśnie tej historii, że muszą być chorzy. Także kiedy mi tylko, Wojtku, pozwolisz, to może nie swoimi słowami, ale już oni zaprezentują to, co przeżyli ze mną. Bardzo chętnie, bo to, wiesz, my w tej chwili nie rozmawiamy o jakichś takich, wiesz, jakichś tam, nie reklamujemy tortów, ciastek i tak dalej, czy powiedzmy jakichś tam szamponów do włosów. Rozmawiamy o czymś, co może uchronić ludzkie życie, możemy pomóc ludziom i dlatego takie tematy bardzo, bardzo z wielkim szacunkiem i są, staram się, żeby to były tematy przewodnie w moim programie Radia na Góralską Nutę i w studiu tutaj. Pytanie, co jest ważniejsze od zdrowia? Jeżeli ktoś chce porozmawiać ze mną i znajdzie większą wartość życia niż zdrowie, miłość, prawda? No to bardzo proszę o telefon, ale ja uważam, że trudno jest dać drugiemu człowiekowi cokolwiek, nawet w rodzinie. Jeżeli ja się źle czuję, kiedy ja się źle czułam, moje dzieci nie miały mnie naokoło, prawda? Miały matkę, która cierpiała, miała matkę, która leżała na podłodze, nie mogła się podnieść, nie mogła wejść na łóżko. Także bycie matką, bycie żoną, bycie ojcem chyba wymaga od nas pewnego rodzaju energii, ja myślę, prawda, jeszcze jak mamy małe dzieci. Potem mamy wnuczki, prawda, Wojtku? Potem mamy dalej życie, możemy dalej kontynuować. Dalej jesteśmy potrzebni, życie, prawda? Dalej potrzebni głównie rodzinie, ale tak jak mówię, co można dać rodzinie, jak człowiek sam potrzebuje opieki. Także o co mi chodzi? Chodzi mi głównie o to, żeby człowiek nie cierpiał, żeby nie musiał chodzić ze swoją chorobą, żeby nie musiał wmawiać sobie, że tą chorobę ma do końca życia. I musi brać tabletki do końca życia. Bo prawda jest taka, że niekoniecznie to musi być prawda. Ale nie każdy sobie pozwoli na inną prawdę, bo praktycznie każdy może żyć swoją prawdą. Jeżeli ktoś sobie zakoduje, że to jest to, no to praktycznie będzie to to, prawda? Mózg jest na tyle otwarty na zmiany biochemiczne, na zmiany, które wprowadzam w swoje życie, prawda? Bo jeżeli ja chcę wymienić i życzę sobie wymienić to jedzenie, które stworzyło cukrzycę dla mnie, będę miała to jedzenie, które nie stworzy tego cukru w moim krwiobiegu, nie da glukozy, tak? Nie da tego prostego cukru. Ale ja muszę wiedzieć, co ja mam zrobić. Jeżeli ja nie chcę wiedzieć, to jest okej dalej, prawda? Ponieważ nikt nikogo nie może namówić do innego stylu życia, jak ktoś nie chce. Ale jeżeli ktoś chce, nie wiem, czy potem później, Wojtku, możesz i chcesz podać mój numer telefonu. O ja, koniecznie. To jest ten moment właśnie, kiedy potrzebuję zadać pytanie, jak możesz ludziom pomóc? Skontaktować się, jak się ludzie kontaktują z tobą? Poza anteną. Tak, jak dokładnie porozmawiać z tobą? Kto się powinien do ciebie zgłosić? No i przede wszystkim dołączę też do tego filmu, a te wszystkie namiary na ciebie, te strony, wiem, że stronę, masz piękną stronę internetową. Która jest teraz, kochani, chciałam powiedzieć, w takiej modernizacji, jest zmiana malutka. Także jak wyjdziecie, nie będzie to wszystko tak uporządkowane, ale będzie już niedługim, krótkim czasie. Powiedz mi, Lidio, w jaki sposób, bo taki blask od ciebie bije. Jak te rozmawiasz? To światło chyba, które mi dałeś, że to jest przodu, widzę. Też tak. Piękne korale też góralskie. Tak, tak, bardzo lubię. To też swój urok mają. Ale powiedz mi, w jaki sposób ty rozmawiasz ze swoimi ludźmi, znajomymi, przyjaciółmi? Nie chcę użyć słowa pacjentami, bo to nie są pacjenci. Jak rozmawiam? Rozmawiam od istoty mojego serca, od tego, co czuję, że powinnam powiedzieć i słucham. Na początku muszę wysłuchać, żeby zrozumieć, z czym się człowiek, jakie są boleści, jakie są problemy, prawda? Także nie ma u mnie żadnej diagnozy. Ludzie przychodzą z diagnozą, i na podstawie tego, co mi mówią, jak się czują, na podstawie, tak jak wspomniałam wcześniej, morfologii krwi,
i swoich badań, ja mam jak gdyby taki naczelny obraz wszystkiego, co się dzieje w tym organizmie, a troszeczkę wiem na temat i hormonów, immunologii, neurologii, kardiologii. Także umiem to wszystko razem połączyć, ponieważ żaden system w nas nie pracuje osobno. Tak jak mamy kochanych lekarzy, bo lekarze chcą pomóc, tylko bardzo często nie mają tego środka do pomocy. Tym środkiem dla nich jest tabletka. Tym środkiem dla człowieka, żeby naprawdę był zdrowy, jest natura. I tak jak mówię, każdy ze słuchaczy może wybrać, bo to nie jest absolutnie namawianie na zdrowie. Ten, kto będzie chciał skorzystać, będzie chciał wypróbować naturę. Ja wiem doskonale, że takie są zasady, to jest przyjęte. Ale jak ty to zdobywasz? Pomalutku, bo przecież jeżeli wiemy, że każde warzywo też odpowiada jakimś tam chorobom u układu pokarmowego, czy mózg, cokolwiek, to wszystko jest w naturze. Tylko pomalutku, przecież my nie żyjemy w epoce gdzieś tam w super czystym klimacie, gdzie wszystko jest naturalne, tak, bez środków i tak dalej. Wytłumacz mi tak troszeczkę od strony tej praktycznej. Już praktycznej strony. Mhm. Dużo ludzi boi się i mówi, to środowisko jest bardzo zanieczyszczone i ma rację, no bo mają rację, tak, że środowisko jest zanieczyszczone. Ale jeżeli ktoś przychodzi do mnie, powiedzmy, z rakiem, z innym problemem i jest w stanie być zdrowy do miesiąca, do dwóch, to znaczy, że to środowisko może do końca jeszcze nie jest tak na maksa zanieczyszczone, żebyśmy nie brali tego środowiska jako tego czegoś na minus, bo my nie chcemy już spróbować, bo środowisko jest zanieczyszczone, prawda? Ostatnio na przykład pan Krzysztof Błoński wyszedł z problemów prostaty, gdzie miał mieć wycinaną prostatę, nie chcieli już za bardzo robić radiacji, chemioterapii, wyszedł miesiąc czasu, także to nie jest tak, że to, co stosujemy, jest tak super zanieczyszczone, bo stosujemy odżywianie, ale to odżywianie musi mieć pewnego rodzaju elementy do naprawy organizmu. Jeżeli my wspomożemy system odpornościowy odżywianiem, suplementacją, oczyszczaniem, organizm jest w stanie zatrzymać stan zapalny, czy to będzie w trzustce, czy to będzie w prostacie, czy to będzie w nerkach, czy to będzie gdziekolwiek. Tak jak mówię, ta praca już taka bardzo otwarta z klientem jest w cztery oczy, ponieważ nie od wszystkich ludzi mam pozwolenie, od kogo mam pozwolenie, bo ktoś powie, a dlaczego nie powiedziała o tym człowieku? Dlatego, że mi ktoś nie dał pozwolenia. No, ale pomalutku, ale co wtedy, bo jeżeli na przykład dana osoba, która jest chora, ona wiadomo, że jest, podlega też jakiemuś leczeniu w szpitalu, prawda? To są, przecież znamy tych słynnych lekarzy, doktor Burzyński, wiemy, że to są cuda i wiem, że ludzie wychodzą z tego, ale powiedz mi, jak to połączyć jedno z drugim, bo przecież pomijają nam się młode osoby, umierają młode matki, zostawiają małe dzieci i muszą się pożegnać z tym światem. To jest jakoś, jest szansa do uratowania tego? Ja nie mam kontaktu z wieloma ludźmi. Ja mam kontakt z ludźmi, którzy mnie słyszą w radiu albo dostali mój telefon od znajomych, którzy ochronili się od choroby. Także mówisz o prawdzie tego świata. Ludzie chorują, młode dzieci umierają, prawda? Matki, młodzi ojcowie odchodzą, czy na zawały, czy na wylewy, czy na inne, prawda, schorzenia. Także, co mogę powiedzieć? Ja jestem tutaj. Jeżeli ktoś chce skorzystać z moich porad, z mojej nauki, z mojego doświadczenia, to skorzysta. Powiedz mi, mieszkasz daleko ode mnie, czy jesteś w stanie chociaż raz w tygodniu wpaść tutaj do mnie wieczorem? Oczywiście dla wszystkich, którzy wam mówię, nagrywamy dość późną porą, jest to czwartek wieczór, rozmowę z panią Lidią Iwanowską, ale to jest temat, który mnie inspiruje niesamowicie, ponieważ doświadczam przykrych sytuacji z moimi bliskimi, znajomymi, którzy niestety opuszczają ten świat, ale może jednak gdzieś ta nadzieja tam jest. To znaczy, ja myślę, że u każdego jest nadzieja, prawda? Tylko nie każdy dotrze do sedna sprawy i bardzo często choroba nabierze takiego rozmaku, że połyka organizm, prawda, Wojtku? Także to nie jest tak, że można pomóc człowiekowi, jeżeli on nie wie, że jest taka pomoc. Lidio, czy możemy to zatytułować jako pierwszy odcinek wizyty Lidii Iwanowskiej w studiu Radia Nagora Skonute, a ratujmy życie?
Ratujmy zdrowie, ratujmy a wtedy zdrowie. Będziemy mieć tak szczęśliwe i radosne ratujmy życie. Zdrowie, będziemy, wtedy będziemy mieć życie. Zatytułuj tak, jak ci serce podyktuje. Świetnie, a ja będę popracujemy nad nazwą tego. Z wielką radością, a chciałbym, żeby ludzie wciągnęły te rozmowy nasze. Proszę, przyrzeknij mi, że jesteś w stanie chociaż raz w tygodniu wpaść do mnie, żebyśmy mogli to kontynuować, żebyśmy mogli rozwijać tego rodzaju dyskusje, bo to są tematy, które może są... kiedyś, Wojtku, zaprosimy kogoś z moich klientów. O, prawda? To byłoby... Ponieważ ja tutaj mówię i ja wiem, że nie zawsze moja wiadomość dotrze do każdego i to nie ma tak być, żeby dotarła do każdego, ale żeby obudziła tego człowieka, który jest gotowy. Bo jeżeli człowiek będzie gotowy na zdrowie, to on będzie zdrowy ze mną. Jeżeli nie będzie gotowy, no to nie będzie, ale tak jak mówię, każdy ma ten wybór. Ja myślę, że ten wybór powinniśmy ludziom oferować i wtedy człowiek sobie wybierze, chce albo nie chce, no bo to zawsze będzie ta wolna wola, której używamy, prawda? Pięknie. Jeżeli uda mi się, bo tak jak mówię, ja nie chcę też zachodzić za daleko w pewnego rodzaju rodzinne sprawy. Każdy wieczorkiem jest w domu, chce odpocząć po pracy, tak? Ale obiecuję, jeżeli uda mi się tak na spokojnie zaprosić kogoś i ktoś powie, dobrze, pojadę i powiem tych kilka słów na temat, gdzie byłem. Jak to tak, przebiegało? Bo ja mówię, mam nagrania, Wojtku. Na pewno nasze następne spotkanie będzie na tak zwanym live'ie. W tej chwili nagrywamy to i to będę prezentował, ale chciałbym troszeczkę posłuchać opinii ludzi, komentarzy. Super. Zrobimy tak zwanego live'a. Spróbujmy to ustawić może za tydzień, środa, czwartek. Spróbujemy popracować nad tym terminem. Wiem, że troszeczkę musisz dojechać do mnie, kochani, ale ja jestem otwarty. Zrobimy tak, Wojtku, że damy sobie 2 tygodnie. Jeżeli uda mi się w tygodniu, dobrze, jako tydzień po tygodniu tak zrobimy. Dobrze. Ale tak jak mówię, nic na siłę. Dobrze. Wszystko z taką falą radości, spokoju. A otwieram drzwi tego studia dla ciebie. Jestem sam pod wielkim... Jestem bardzo zainteresowany tym tematem. Dziękuję. I czuję, że jest coś w tym musi być, bo to ja wiem, że jest. Świetnym przykładem była Marysia Krzeptowska-Giewont, której powiedzieliśmy na siłę, powiedzieliśmy Marysi, Marysiu, nie jest czas na ciebie. Ty nam jesteś potrzebna. Marysia była w hospicjum. Ty jesteś nam potrzebna. Dzisiaj tworzy piękne sztuki, jest pełna życia i ja wiem, że jest. Jest Stasiu Kulawia, który też zwyciężył w tym wszystkim. A jest wiele osób i ja myślę, że tutaj czas na to, żeby dać im nadzieję. A szanowni państwo, u mnie w studiu Lidia Iwanowska. Lidio, namiary, numer telefonu na to pierwsze swoje spotkanie z tobą, a ktokolwiek chciałby się zapytać, porozmawiać, czy ty masz czas rozmawiać z ludźmi? Mam i bardzo kocham. Także to już zależy od was, czy zadzwonicie do mnie. Numer telefonu jest 224 523 51 96. Jeżeli ktoś chce, powtórz jeszcze raz. 224 internetowej 224 523 5196, Wojtku. I strona internetowa, ta, która jest w modernizacji, jest www. Oczywiście lidiaiwanowska.com. Aha, Lidia Iwanowska. Ladies and gentlemen, Lidia Iwanowska. Szukamy w internecie. Lidia Iwanowska jest na YouTubie, też są wywiady. Tam, co właśnie mówisz, że Agnieszka Topolska, tam jest Marek Ociesielski w tym wywiadzie. Tak, widziałem, oglądałem to i dlatego, jak powiedziałaś mi, że ty poza tym mówisz, ja pamiętam Radio Związku Podhalan, ty byłaś u nas, wiesz co... Nie chciałam przypominać, ale byłam, tak. Tak, dajmy szansę, jestem za. A ja powiem, Wojtku, tak, ja jestem też za, ale też wiem i chcę powiedzieć, że jest dużo ludzi przeciw, ponieważ ludzie nie wierzą. Normalne. Lidio, jeszcze mówię, się taki nie narodził, co by syczkim dogodził. Powiedziałeś wszystko. Także jestem z tego tak świadoma i chcę to powiedzieć w Twoim radiu od początku, żebyś nie miał ze mną żadnego problemu. Nie będę.
pięknie. M Event Planners. Chcesz, aby najważniejszy dzień w swoim życiu wyglądał spektakularnie? Powierz go najlepszym fachowcom w tej branży. M&M Event Planners to rodzinny biznes już z 15-letnim doświadczeniem. Ich profesjonalizm, elegancja i klasa nie mają sobie równych. Są w stanie jednorazowo obsłużyć nawet do 1500 gości. Pięknie przygotują nie tylko przyjęcie weselne, ale chrzciny, komunie, zdyby, jak również prywatne imprezy tak w salonach, jak i również ostatnio bardzo popularny w ogrodach pod namiotami. Szybko, sprawnie i bezstresowo dopasują się do każdej okoliczności czasu i terenu. MMM Event Planners to Magda, Marek, Paulina, Szymon, Sylwia i Sebastian Wosiński, rodem z Czarnego Dunajca. Zapoznaj się z ich kreatywnością, ofertami, ogromną ilością bogatych wyposażeń, dzwoniąc do Pauliny pod numer telefonu 708-717-7552. 708-717-7552. Lub pogląda ich w internecie. MMM Event Planners. Podaruj im swój dzień, a nigdy go nie zapomnisz. Planujesz wesele, komunie, urodziny i inne imprezy okolicznościowe? Zgłoś się do M&M Event Planners. Razem opracujemy wizję Twoich marzeń. Zaplanujemy i udekorujemy. Przygotujemy poczęstunek w domu, hotelu, sali bankietowej lub w ogrodzie. Tylko z nami zrobisz przyjęcie, o jakim marzysz. Naszą siłą jest zgrany zespół i wieloletnie doświadczenie. Zapraszamy na konsultacje. Telefon 708-717-7552. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych. Spełnimy Twoje marzenia. Więcej informacji na Facebooku, Instagramie i TikToku. Fajerwerkowa przecena na 4th of July w salonie meblowym Idea Furniture. Ogromny wybór mebli o unikalnym europejskim design. Dostępnych od razu. Kup teraz i ciesz się meblami, a kredyt bez oprocentowania płać później. Przy zakupie wersaki, sofy czy narożnika, dywan za darmo. Do każdego zakupu zniżka gwarantowana, a płacąc gotówką otrzymasz dodatkowe 5%. Przyjdź do Idea Furniture przy 6545 West Irving Park Road. Zapraszamy. Kup w internecie ideafurniture.com. Zapraszamy i polecamy. Ze śmieci se ty nie chciało, nie będzie.
Talo na razie. Trzymajcie się, cześć. Wysłuchajcie sobie tej wydłużonej wersji internetowej programu Radia Nagora z Komuty, który dla was przygotował, realizował Wojciech Durula. Zostańcie z Panem Bogiem.